Cześć, witam was wszystkich, Miel z tej strony. Słuchajcie, witam was na kanale. Działa mikrofon? Działa. Witam was na kanale. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, że słuchajcie, nawet rzeczy, które dzieją się w Polsce, to tak nam jakby powszednieją troszeczkę w porównaniu do tego, co się dzieje w ogóle wszędzie. No, jesteśmy Czego dużo nie mówić. To są czasy, które zdaje się, że potoczą się gdzieś w takim kierunku te wydarzenia, wszystkie na świecie, że będziemy mieli o czym opowiadać naszym wnukom. Nasze dzieci będą mogły opowiadać swoim wnukom, pod warunkiem, że oczywiście przeżyjemy to wszystko. <laughs> Także kury na no, Słuchajcie, poczekamy chwilę z głównymi tematami. Najpierw zobaczę tutaj, co tam żeście na początku napisali. Widzę, że Bartek się pojawił. Chmielu, twoje ostatnie filmy to jest taki pisowski kociokwik, że nie idzie tego oglądać. O tym atakiem na Ślązaków to już przebiłeś wszystko. Ja nie atakowałem Ślązaków. Jeśli. Oczywiście, no nie zrozumiałeś, co chciałem powiedzieć, co przekazywałem, nie atakowałem Ślązaków, atakowałem pomysł wprowadzania ustaw kolejnych, które w przyszłości mają zrobić ze Ślązaków jakąś mniejszość narodową w Polsce. Bo do tego to wszystko dąży. Także mam wrażenie, że no nie bardzo zrozumiałeś o co mi chodzi. Ja się dość precyzyjnie wypowiedziałem. Dość precyzyjnie wypowiedziałem się na ten temat w tym filmiku. Pierwszym projektem, a znaczy w ogóle dlaczego to zostało klapnięte teraz, dlaczego zostało wprowadzone przez platformę. No przede wszystkim po to, żeby gdzieś tam te takie najłatwiejsze do zrealizowania konkrety z tej listy, 100 konkretów na 100 dni, żeby gdzieś tam to wszystko zaklepywać, żeby to już coś tam było odhaczone, żeby było zrobione. Pierwszy projekt dla tych, którzy nie wiedzą, został złożony projekt ustawy uznającej Śląski za język regionalny, złożony w Sejmie. Natomiast to wszystko wpisuje się w, tak jak powiedziałem, w działalność Ruchu Autonomii Śląska. I w wypowiedzi niektórych polityków koalicji obywatelskiej, którzy pochodzą ze Śląska i zaczynają mówić generalnie swoimi działaniami, już w szczególności, na przykład ten poseł, europoseł Kochut, mówi wyraźnie o tym, że będzie dążył do autonomii Śląska i uważa, że Ślązacy to jest mniejszość w Polsce mniejszość narodowa w Polsce. Nie wiem, czy on dokładnie używał tego słowa, ale z tego, jak on sobie wyobraża, autonomię, no to wygląda, że tak to jest. No to, słuchajcie, ani język śląski nie jest odrębnym językiem, to jest gwara przede wszystkim, ani język jakiś odrębny zupełnie od języka polskiego. A ślązacy nie są mniejszością, może wśród moich widzów, znaczy, może na pewno są widzowie ze śląska, jest. Również tutaj, nie wiem czy dzisiaj jest na lewie Krzysiek, który jest jednym z moderatorów i działa też na naszej grupie facebookowej. Będę chciał w ogóle z Krzyśkiem porozmawiać na ten temat, jak on to widzi. On jest prawdziwym człowiekiem ze Śląska, górnikiem na emeryturze i myślę, że sporo na ten temat ma, może mieć również do powiedzenia może mieć odmienne zdanie od mojego nawet. Przecież zapewne może ma w niektórych kwestiach. Natomiast o co mi przede wszystkim chodzi? No, ja zaznaczyłem w tym filmie to, że działania posłów, którzy tą ustawę skierowali do Marszałka Sejmu, wpisują się elegancko w wypowiedzi niektórych przedstawicieli rosyjskiej propagandy, o czym tam wspominałem i podawałem przykłady. Która to, której to rosyjskiej propagandzie i rosyjskim różnym politykom bardzo zależy na tym, i oni bardzo martwią się tym, że Ślązacy w Polsce są uciskani, i że należałoby jednak w referendum zapytać się Ślązaków, czy chcą autonomii, i w ogóle zasłużyli Ślązacy na autonomię. Dlatego, wszelkie tego typu działania rozmywające jedność jeszcze bardziej, jeszcze bardziej wbijające kliny gdzieś tam w polskie społeczeństwo i rozmywające te. To społeczeństwo na kolejne wyspy, to takie działanie jest szkodliwe według mnie. I stąd był ten mój film. No ale Bartku, jeżeli żeś nie wyczaił o co mi chodzi, no to trudno. Także tak. Natomiast yy, pisoski kociokwik. Też zawsze ja się z tego śmieję. Mam na Twitterze paru takich widzów e, obserwujących mój kanał na Twitterze, e, którzy od kurna lat nazywają mnie pisiorem i jeszcze teraz też tą rechoczą, że e, nie możesz się pogodzić z przegraną i tak dalej. To świadczy o nich samych, no znaczy, że nie potrafią słuchać ze zrozumieniem, co ja mówię, no że um, nie potrafią wyjść z tej bańki, jeżeli człowiek jest przeciwny Donaldowi Tuskowi, to dla nich jest to jednoznaczne z tym, że człowiek jest, że człowiek musi być pisowcem teraz. No, no i to jest właśnie ta tragedia, która Polskę dotyka od dłuższego czasu. Także. No ale jakby no, mam na to generalnie rzecz ujmując, nie będę się brzydko wyrażał, wyrażał ale mam to wiecie gdzie, <grych> tego typu zdanie. E, przypominam tylko również tym wszystkim, którzy być może Myślę, że jest tutaj sporo zwolenników prawa i sprawiedliwości. Ja uważam, że prawo i sprawiedliwość było bardziej przewidywalne w swoich działaniach, ale ci, którzy oglądają mój kanał, wiedzą, że wielokrotnie za wiele rzeczy ich również krytykowałem. Co więcej, niektórych polityków prawa i sprawiedliwości uważałem za szkodników, a wręcz bezpośrednio wykonujących polecenia ze wschodu. Natomiast Natomiast generalnie um, uważam, że PiS nie zasłużył na to, żeby w nadchodzących jakichś kolejnych wyborach, czy w ewentualnie w przyspieszonych wyborach, z powrotem dostać władzę, dlatego że to są miękkie faje. No. I oczekiwałbym zupełnie czegoś nowego, oczywiście w polskiej rzeczywistości politycznej na nic nowego raczej nie możemy liczyć w tym systemie politycznym na nic nowego nie możemy liczyć chociaż rzeczywiście system w Polsce upadł generalnie w tej chwili nie mamy przecież demokracji jako takiej zasada trójpodziału władzy została złamana konstytucja jest łamana bo dla tych wszystkich którzy mówią, że PiS też łamał konstytucję, wiecie co ja roz słuchałem wielu prawników i oni nawet najwie, najbardziej zaciekli przeciwnicy PiSu, mówili, że PiS naginał przepisy prawa i konstytucji, natomiast nie łamał jej, a Platforma łamie i różni tam przydupasy Tuska łamią konstytucję, natomiast nawet jeżeli by PiS łamał konstytucję, no to wiecie, jakby dla mnie wytłumaczeniem nie jest to oni łamali konstytucję, to my też będziemy łamać, bo oni mogli. Także to wiecie, to dla mnie nie jest żadne wytłumaczenie. Uważam, że wszyscy, którzy obecnie w Polsce zajmują się polityką, poza niektórymi poszczególnymi politykami, którzy nawołują do jakiegoś pogodzenia się do wyjścia z tej sytuacji, na przykład jak Bosak nawołuje, no ale co z tego, skoro on jest wołającym na puszczy, a jest otoczony przez kretynów w Konfederacji, to generalnie u mnie wszyscy politycy zasługują po prostu na przypięcie do pręgierza i wy wymierzenie 100 batów na gołą dupę, ze względu na to, że znajdujemy się w fatalnej sytuacji obecnie. Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym okresie dla Polski i nie można się tak brzydko bawić niebezpiecznie. No. Oczywiście ja nie mam złudzeń, że ci, którzy w tej chwili jakby kierują. Działaniami rządu obecnego. Oni właśnie to mają na celu, co się dzieje. Nie mają na celu destrukcję oraz prowadzenie, nie wiem, czegoś w rodzaju, jakiegoś zarządu komisarycznego nad Polską. Także tutaj, jakby za rozdziwień. Patrzymy dalej. Kawalerzysta, witam Cię, Robercie. Teraz tutaj w mediach się uspokoiło na temat Teksasu i granicy. Teraz Spotlight jest dzielony z atakiem irańskich proxy na amerykańskich żołnierzy. Właśnie, ja dzisiaj się tak zastanawiałem, jak się dowiedziałem o ataku na bazę w północnej Jordanii, w północno-wschodnim kręgu Jordanii, na bazę amerykańską. Ataku, który według Amerykanów został przeprowadzony przez jakieś tam siły powiązane z Iranem, a według niektórych w ogóle przez de facto sam Iran. Od razu sobie pomyślałem, że ten atak zdarzył się w rewelacyjnie, absolutnym, rewelacyjnym momencie, w którym media nawet amerykańskie, te główne media amerykańskie nie będą już musiały kombinować, jak tu nie mówić o tym, co się dzieje w Teksasie, bo zdaje się, tam te informacje, one tak średnio były poruszane, nie tak, na ile by zasługiwały. Chociaż oczywiście telewizja Fox, no to. Pewnie trąbiło o tym non-stop. Natomiast przynajmniej u nas w Polsce w amerykańskich mediach tych, tymi, tych, które są właścicielami, których są Amerykanie, kompletna cisza na ten temat panuje. O, o Teksasie jeszcze porozmawiamy i mam nadzieję, że tutaj też Robert zabierze głos. Albo w ogóle słuchajcie, wy, którzy jesteście ze Stanów, może macie swoje zdanie też na ten temat, jak wy to widzicie. Ja mam swoje spostrzeżenia i oparte moje spostrzeżenia są. Przede wszystkim na tym, że w ostatnich dniach bardzo intensywnie oglądałem różne debaty, rozmowy, wywiady obu stron tego konfliktu i mam już swoje zdanie trochę na ten temat. No ciekaw jestem, czy zostanie jakoś, czy ono jest jakieś 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 zgodne z tym, co Wy myślicie ci, którzy mieszkają w USA. Chmielu, ty waży ze 170 kilo obecnie, co się stało? Nie no, 170 to ani jeszcze w życiu nie ważyłem i nie ważę, także spokojnie. Teraz yy, no, zresztą co będę opowiadał? No, pracuję nad sobą cały czas i mam wrażenie, że jest coraz lepiej. Generalnie zapinam się w coraz, co, co pewien czas muszę ścieśniać pasek w spodniach, natomiast yy, ciężko idzie, no, ale staram się. Także nie robię z tego jakiejś tragedii. Jestem na dobrej drodze. Cześć. Chmielandinio. Jestem ze śląska, dobrze rozumiem, co chciałeś powiedzieć. O i tutaj widzę też. O, i Padre napisał. Jako Ślązak nie czuję się atakowany. Bartek idź do kina. Mielto, to by dostał kategorię D teraz w wojsku. On jednej pompki nie zrobił. Otyłość to taka sama choroba jak alkoholizm. Zgadza się, otyłość jest chorobą. Masz rację. E... Czy w czasie II wojny światowej, gdy alianci wyzwalali Niemcy, wybuchło jakieś powstanie przeciwko nazist nazistom? Przez OM się pisze. Na terenie Niemiec. Ja wiem, że pytanie jest prowokacyjne, ale generalnie, jakby tak posłuchać Niemców, Izraelczyków czy Amerykanów takich przeciętnych z Nowego Jorku, na przykład, no to generalnie ruch oporu w Niemczech był potężny. Ci naziści to nie wiadomo właściwie skąd się wzięli, wiecie o co chodzi. Prawdopodobnie z Polski, no bo w Polsce było najwięcej obozów. <gry> Dobra, Mielasz Fatboy. Wycieczki prywatne wypieprzamy w kosmos. Nie musicie mi mówić, że jestem gruby. Ja sobie do, do, doskonale z tego zdaję sprawę. Także. Jedziemy dalej. Tabdy jest dzięki za wsparcie kanału. Jaki macie w Polsce podział władzy? Władza, władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza. No i władza ustawodawcza nie wykonuje swoich obowiązków, bo. Nie daje ustaw, tak jakby parafrazując tą nazwę władza ustawodawcza i robi wszystko, wprowadza różne swoje działania w sposób bezprawny, na przykład na podstawie uchwał, a władza sądownicza to jest kilka plemion pokłóconych ze sobą. Jedni drugich nie uznają. No generalny bordel. no. Także tak. Ej, e... Jestem bardzo ciekawy Twojej opinii na temat Pińskiego i Schweigerta. Co sądzisz o poruszanych przez nich tematach i uwięzieniu Schweigerta przez władze pisowskie? Słuchajcie, jeszcze raz kurna usłyszę pytanie na temat Pińskiego i Schweigerta. Ile razy można powtarzać, że to są kretyni? Piński jest osobą chorą psychicznie i ja nie mówię tutaj o chorobach psychicznych, wiecie, że ma jakieś tam... To jest psychol, no. Przypominam to, o czym mówiłem już więcej na, niego, na jego temat nie będę opowiadał. Piński teraz być może się trochę lepiej czuje. Rok temu czy dwa lata temu wypisywał na Twitterze całe elaboraty w nocy, siedział, wypisywał, jak to w tej chwili jest śledzone, jak go podsłuchują, jak go obserwują Pisowskie służby, robił zdjęcia chodzącym za nim osobom w knajpach, robił zdjęcia ludziom przy stolikach, mówił, to jest agent. Tam się okazało, że tam kto siedział, to jakiś stały bywalec restauracji, profesor z uniwersytetu czy coś na tej zasadzie. Słuchajcie, yy, yy, to jest forma po pierwsze zarabiania pieniędzy, to jest klikalne, to jest. Yy, to na tej zasadzie działa. Im większe sensacje, im bardziej brutalnie tym to się ogląda. Natomiast Piński jest osobą absolutnie niewiarygodną. Absolutnie. I nawet jeżeli by powiedział święte, świętą prawdę w tym momencie, nawet by miał dowody, by pokazywał, to ja już mu nic nie... nie jemu nie wierzę w nic. Jak czytałem to jego... Urojenia, jakieś wiecie, no, ciągi myślowe, gdzieś tam na Twitterze, w których było wida wyraźnie widać, że gościu jest odklejony od rzeczywistości zupełnie. I to nie jest tylko i wyłącznie moje zdanie. No, także, także tak. Pozdrawiam, Tabdys Błażej. Dziękuję Ci za wsparcie kanału. mielu co sądzisz o ponownym przypisywaniu Holokaustu Polakom przez eurobolszewie? Czy ma to związek z obecnie rządzącymi w PL? No, nie ma to żadnego związku z obecnie rządzącymi. To jest rzecz, która trwa od lat 50. No, tylko my wcześniej za komuny żeśmy tego nie widzieli, jak byliśmy w Polsce. No bo nie docierały do nas informacje z Zachodu, jak się o tym mówi, jak się mówi o II wojnie światowej i holokauście. Natomiast to jest znana śpiewka. Niemcy wyugali się z odpowiedzialności na temat II wojny światowej. Odium odpowiedzialności zrzucili na Polaków, i jak posłuchacie sobie wypowiedzi przeciętnego izraelskiego młodego człowieka, to on jest przekonany, że właściwie wojnę to wywołali Polacy i po to Polacy kierowali Holokaustem i eksterminacją Żydów. Także to nie jest nic nowego. No. Najłatwiej jest właśnie w nas bić, i to jest wygodne, zarówno dla Niemców, zarówno dla Izraelczyków, zarówno dla Amerykanów, a konkretnie amerykańskich prawników pochodzenia żydowskiego, którzy gdzieś tam zarabiają pieniądze na jakichś machinacjach związanych z, związanych z odzyskiwaniem mienia. Wiecie, także to jest normalna sprawa, to, to nie jest ponowne przypisywanie. Muszę tutaj, żeby być uczciwym, muszę zaznaczyć jedną podstawową rzecz, że zaskoczyła mnie bardzo postawa kobiety, z której się zawsze śmieję, czyli posłanki Żukowskiej, Anny Marii Żukowskiej, posłanki z Lewicy, która od razu po tym, jak pojawił się ten spot Komisji Europejskiej, w którym znowu było tłuczone, że obozy w Polsce, Auschwitz, polski obóz, prawie że, generalnie od razu mocno zaczęła komentować i łachać rzecz z pani von der Leyen. Napisała parę tam tweetów pod tym postem, bezpośrednio do von der Leyenowej również, i to tak konkretnie pojechała tam, wiecie, co bardzo mi się podobało. I rzeczywiście, co generalnie dla lewicy nie jest to charakterystyczne, wiecie? Tego typu teksty. Natomiast tutaj trzeba oddać jej, że tak powiem, sprawiedliwość, że rzeczywiście zachowała się tutaj tak, jak powinien zachować się każdy polski polityk. Słysząc takie pierdzielenie. Um. No i tak to wygląda. Udało się trafić na live'a. Wreszcie cześć chmielu. Witam. Pozdrawiamy cię chmielu. Słuchamy cię teraz z całą rodziną. A ja tu mogę brzydkich słów używać. To no mam nadzieję, że rodzina jest pełnoletnia. Czy słyszałeś, jak Amerykanie załatwili sprawę wejścia Szwecji do NATO? Generalnie słyszałem coś takiego, nie pamiętam dokładnie, czy to, czy to o to chodziło w momencie to chodzi, chodziło o dostarczenie rakiet e, Turcji, jeśli się nie mylę. E, I w momencie, kiedy no widocznie ich tam przycisnęli do siostry i w momencie, kiedy Turcja ratyfikowała to wejście, parlament turecki ratyfikował wejście e, Szwecji do NATO. No to Amerykanie od razu odpuścili, odblokowali sprzedaż. Yy, zaraz słuchajcie. Yy, coś takiego było jest decyzja. No, ale w każdym razie, no to, to było coś, coś na tej zasadzie. Także ja nie jestem pewien, czy dobrze to pamiętam, ale to wczoraj zdaje się o tym czytałem. No wiecie, no. Pff. No, najważniejszego nie wspomniałeś chmielu. Francuski ruch oporu współpracował z niemieckim ruchem oporu przez całą wojnę w kawiarni André, Razem walczyli z nazistami z kosmosu i nazistami. Wiecie, my generalnie. Bardzo chlubimy się naszym ruchem oporu, że był wielki, że rzeczywiście tutaj dość prężnie działał, że mieliśmy właściwie całe państwo podziemne, w którym działały te elementy tego państwa, które w tej chwili na przykład nie działają, czyli aparat na przykład sądowniczy, prawda? Natomiast musimy sobie zdawać z tego sprawę, że co z tego, że mieliśmy wielki ruch oporu, co z tego, że stawialiśmy opór jako państwo, jak cały czas podczas trwania okupacji Poszczególne, można powiedzieć, części szeroko pojętego naszego ruchu oporu. Nie mówię o państwie podziemnym, o jej Armii Krajowej jako takiej, tylko mówię o wszystkich składowych naszego ruchu opory, oporu. Te części składowe toczyły ze sobą non stop wojnę domową podczas okupacji. Taka jest prawda. Zdrady, walki, zabijanie konkurentów z innych organizacji. A potem wszystko skończyło się absolutnie fatalnym planem, przepraszam, planem burza, który de facto był wydaniem tego najważniejszego, że tak powiem, rdzenia konspiracji w łapy sowieckie i dekonspiracją wszystkich, wszelkich praktycznie struktur państwa podziemnego, które w tym planie wzięły udział. No i co w związku z czym my się mamy tutaj chwalić? No. Oczywiście, no stawialiśmy jako państwo opór, no ale no i co w związku z tym. Poza tym yy, cała, całe polskie podziemie, no część tego podziemia, szczególnie ta część lewicowa, no, dość intensywnie współpracowała z niemieckimi służbami po to, żeby właśnie zniszczyć chociażby Armię Krajową i Delegaturę Rządu na Kraj, a sami Niemcy jako tacy mieli polskie podziemie rozpracowane idealnie. Doskonale mieli rozpracowane. Nie aresztowali kierownictwa całego i od razu, i wszystkich nie aresztowali wyłącznie dlatego, żeby po prostu nie mieć potem problemu, żeby woleli kontrolować to, co było w sposób jakiś niejawny. Całe polskie podziemie praktycznie było zinfiltrowane przez niemieckie służby specjalne, przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy i podlegającą mu różne jednostki. Także słusznie, piński jest dziwny. Witam, gryzonia. Tylko Tomasz Wiejski to jedyny inteligent wart słuchania. Tomasz Wiejski to jest mniej więcej ten sam typ co piński. No. Czasami miałem wrażenie, że to jest jedna i ta sama osoba. <gryzonia> także Także tak. czekajcie jak skomentujesz może dochodzone informacje jak PiS rozkładał państwo Że z Funduszu Sprawiedliwości dotował na dziesiątki milionów księdza który egzorcyzmował Salceson bez symetryzacji please. nie mam pojęcia nie słyszałem o księdzu który sam Salceson egzorcyzmował Natomiast oczywiście ja sobie zdaję z tego sprawę, że politycy PiSu i politycy Solidarnej Polski, czy tak zwanej szeroko pojętej tej koalicji rządzącej kradli, bo polityk ma to wpisane w swój genotyp, że w pewnym momencie, jeżeli jest przy władzy zbyt długo, to zaczyna kraść na kolosalne pieniądze. I w to jest nic nowego. Natomiast zdaje się, że kradli w nieco inny sposób niż ich poprzednicy, dlatego że jednakowoż, również oczywiście ze względu na dobrą koniunkturę i tak dalej, ale również ze względu na różnego typu działania chociażby mające na celu zamknięcie tej luki vat jednak pieniędzy do budżetu trafiało zdecydowanie więcej niż za czasów poprzedników. I to jest między innymi to, za co wolałem u władzy pisowców. Natomiast to, że politycy kradną, to jest, zdaje się chyba normalna sprawa. Ja dlatego między innymi tak nie lubię polityków. I dlatego uważam, że system powinien być u nas zupełnie zmieniony. Niestety ten system rządów, o którym ja sobie marzę, żeby nastąpił, on jest nierealny w obecnej chwili. On może się wydarzyć dopiero, jeżeli w Polsce wydarzy się coś strasznego, chociażby na przykład wojna. Także tak. Piński potępił rząd Beka za brak współpracy z nazistami, chyba z Niemcami, oraz wywołanie tym II wojny światowej. Ja tutaj kiedyś zrobiłem na ten temat filmik. Ja również uważam, że polska polityka przed II wojną światową. Była bardzo chybiona i była upośledzona, dlatego że był moment, w którym rzeczywiście mogliśmy stworzyć jakiś szeroko pojęty sojusz z ówczesną Trzecią Rzeszą, tak jak chociażby Węgry czy Rumunia. Generalnie była taka możliwość. Naprawdę, jeżeli była mowa o korytarzu tym sławnym, który miał łączyć Rzeszę z Prusami Wschodnimi, to nie jest tak, że Niemcy chcieli ten korytarz, bo jak nie, to nam wpierdzielą. Tylko oni dość konkretne oferty nam składali na to. Ja o tym nakręciłem cały film. Oferty, które warto było wówczas rozważyć. Oczywiście nie rozważyliśmy ich dlatego, że błędnie zostało zinter zinterpretowane również zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego, bo gdybyśmy, gdyby nasi ówcześni rządzący dobrze interpretowali to, co się dzieje na wschodzie i dobrze interpretowali, jak może wyglądać ewentualna współpraca III Rzeszy z, z Sowietami, no to wtedy byśmy takiego błędu nie popełnili, bo ja uważam, że to był błąd. Co by nam dał sojusz z Niemcami? No, nawet być może to, że nasz naród nie byłby eksterminowany od 1 września aż do zakończenia okupacji niemieckiej tutaj. Nie bylibyśmy eksterminowani, nasi obywatele pochodzenia żydowskiego również nie byliby eksterminowani od pierwszego dnia, jak to było, może by było tak, że byliby eksterminowani później, tak jak na Węgrzech, ale więcej, więcej ludzi by przeżyło. Nie byłoby takich zniszczeń, nie byłoby takiego terroru yy, i nie wiadomo, jakby się sytuacja dalej rozwinęła. Yy, jakie były negatywne rzeczy, bo wiele osób powtarza, no ale kurde, jak można było z hitlerowcami, z Führerem, z tymi obozy i w ogóle i no Zaraz, zaraz, przed wojną to Hitler jeszcze nie przeprowadzał ostatecznego rozwiązania ani nie mordował milionami ludzi. Mm, tylko to był mąż stanu, polityk. Można było się dogadywać. Sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej potem. Ale przypominam Wam, no, w, w, co by się to zmieniło? I tak my w tej chwili jesteśmy głównymi, określani jako główni sprawcy II wojny światowej jako współpracownicy Hitlera a ci, którzy z nim naprawdę współpracowali generalnie jeszcze oburzeni są, że my jeszcze mamy coś do powiedzenia także także tak poczekajcie Błaże, ja zawsze miałem nadwagę uważam, że z utratą kilogramów stracę poczucie humoru z tymi kilogramami poznałem żonę, zakochałem się i spłodziłem, spłodziłem trójkę zdrowych dzieci no, ja to nie byłem zawsze taki gruby jak teraz, ale u mnie to przede wszystkim się zaczęło tak szanić totalnie. Znaczy, zawsze byłem duży, ale gruby to zacząłem być przede wszystkim wtedy, kiedy dopadło mnie zapalenie stawów, i potem kontuzja kolana, i to uniemożliwiło mi bieganie. No, to wtedy zaczęła ta waga u mnie bardzo wzrastać, ale. Ja teraz jestem w ogóle bardzo pozytywnie nastawiony, bo ja cały czas próbuję tą wagę zrzucić, ale wielokrotnie mi się nie udawało. Natomiast teraz wreszcie mam coś takiego, że, że widzę sens, bo nie głoduję, yy, nie muszę liczyć wszystkiego i tak dalej, a jednak cały czas systematycznie o wiele wolniej niż zwykle, bo ja zawsze miałem bardzo duże skoki wagi. Ja potrafiłem w, w przeciągu wyjazdu, nie wiem, dwutygodniowego schudnąć 10 kilo na przykład. Potraf, potraf teraz sukcesywnie zmniejszam swoją wagę, zwiększam swoją sprawność, bo ja pod tą warstwą tłuszczu, to ja jestem dość dobrze zbudowany, także to, to nie to, że tam jest, wiecie, flaki z olejem. I myślę, że będzie dobrze. Jakby e, wszyscy ci, którzy tutaj do mnie piszą, z paślaku, grubasie i tak dalej, macie pecha, bo e, ja znam swoją wartość i tego typu określenia kompletnie mm, nie wpływają na moją samoocenę ani na jakieś tam. Nie podniecam się tym zbytnio. Ponieważ wiem, co jestem warty. I poza tym jeszcze, wiem to, że z każdego można zrobić wyżułowanego gościa przy ciężkiej pracy. Natomiast z idioty nie zrobi się w miarę ogarniętego człowieka. Za takiego się uważam. Ech. Robert pisze, to co w Polsce, to dla mnie nie wygląda na prawdziwy podział władzy. Mamy z bratem taką samą opinię, przynajmniej to nie jest prawdziwy trójpodział. No nie jest. No nie jest, już pomijając to, że nie może być tak, że jednak istnieją takie zależności, prawda, które teraz się to mści, że z politycznego nadania osoby mogą kierować tymi oddzielnymi na przykład instytucjami, jak chociażby prokuraturą, prawda. Albo że politycy mogą mieć wpływ na to, kto zostaje sędzią. Prawda? To jest takie. No ale taka już jest nasza konstytucja. To jest taka nasza konstytucja. E... Mielu, Teksas, komentarz. Poczekajcie, zaraz o tym będę mówił. Pani poseł Żukowska powiedziała, że von der Leyen ją zablokowała, a Tusk ją skrytykował. Zgadza się, von der Leyenowa zablokowała potem Żukowską, rzeczywiście. Jestem inżynierem w Wielkiej Brytanii. W zeszłym tygodniu byłem na kilku rozmowach o pracę. W trzech firmach widziałem, jak robione są części protest nóg dla Ukrainy. Ich ilość przeraża, to były palety. No, taka jest wojna i musimy sobie właśnie zdawać sprawę, i nasi politycy muszą sobie zdawać sprawę, że ta wojna prędzej czy później w tej albo innej formie trafi do nas. Także także o to chodzi. A co z Sekielskimi? Jak odbierasz ich programy i retorykę na YouTubie? Ja przede wszystkim mogę się tu wypowiadać o tym bardziej znanym z braci Sekielskich bo tutaj ten drugi to, ja tylko znam go ze współpracy właśnie z, z redaktorem Sekielskim, natomiast no mają pewne przekonania polityczne i swoje filmy sprawnie zrealizowane i mam wrażenie, że mówiące w dużej mierze prawdę wypuszczają jednakowoż w terminach umotywowanych politycznie. No. Aczkolwiek widziałem parę wywiadów Sekielskiego, w których starał się być obiektywny, nie mam jakiegoś bardzo negatywnego zdania, natomiast wydaje, się, wydaje mi się, że ma dość dobry warsztat dziennikarski. Natomiast szkoda, że wykorzystuje go, w, by pompować partię, która jest szkodliwa Polsce. Skyhorse, dzięki za wsparcie kanału. Z tych wszystkich zawirowań na świecie, które kraje zyskają, a które stracą? Bardzo ciekawe pytanie. Po pierwsze, już widzimy, przynajmniej mam takie wrażenie, że. Możemy poczekać, ja sobie nawet mogę z tyłu jakąś sobie włączę o, żeby nie zapomnieć. Okay. Nie tam, że będę ją tutaj, tylko ja, żebym tak się zorientował. Generalnie, żebym nie opuścił czegoś ważnego. Które kraje zyskają? Generalnie tak, pojedziemy od Rosji zaczniemy. Rosja nie ma innego wyjścia, tylko musi przeć dalej, musi się rozszerzać, musi, musi się rozpychać. Rosja już straciła i Rosja straci. Przede wszystkim, no co, Rosja nie, nie będę tutaj opowiadał szczegółowo o tym, jaki kraj i dlaczego straci, tylko będę zaznaczał takie najważniejsze rzeczy. Generalnie, Rosja dlaczego straciła? No bo Rosja stała się podnóżkiem Chin. Można powiedzieć, że stała się podnóżkiem Chin, a poza tym ich obraz wielkiego, twardego, nowoczesnego super Iwana e, okazał się obrazem przekłamanym i Ruscy sobie zdają z tego sprawę, że my wiemy. Natomiast wydaje się, że oni nadal wierzą w siłę, potęgę swojego... E, grożenia bronią nuklearną i rzeczywiście no to działa i oni w ten sposób mogą skutecznie oddziaływać na resztę krajów natomiast oni się stali junior partnerem Chin nie ukrywajmy tego i głównymi sojusznikami w tej chwili są kraje typu Chiny gdzie oni są Chiny wykorzystują tę sytuację oczywiście po to żeby Rosję od siebie uzależnić Korea Północna, Iran tak? To są ich główni sojusznicy. Rozumiecie? Rosja, mimo wszystko, przez to, że posiada broń nuklearną i ma bardzo duże wsparcie na zachodzie Europy, wśród sojuszników chociażby z Niemiec, oraz posiada dość duże aktywa wywiadowcze w krajach Europy Zachodniej i Środkowej, może to wykorzystywać do budowania, do odbudowywania swojej pozycji gdzieś tam potem, i cały czas będzie mogła wpływać tam na pewne wydarzenia na świecie. Natomiast nie można mówić o Rosji jako o supermocarstwie, no umówmy się. No. Tutaj ewidentnie oni stracili przede wszystkim wizerunkowo, a jeżeli sytuacja będzie trwała dalej, dalej utkną gdzieś tam i wojna będzie gdzieś tam cały czas pełzająca, dalej to się będzie działo. No to również będą tracić na tym finansowo wciąż. Mimo tego, że rzeczywiście, jak niektórzy tutaj twierdzą, tam sankcje nie działają, że. To słuchajcie, no sankcje nie działają, ale Rosja, żeby utrzymać tą swoją pozycję, chociażby teraz na Ukrainie, musi przeznaczać jedną trzecią swojego całego budżetu na zbrojenia. Żaden kraj w dłuższym okresie czasu czegoś takiego nie wytrzyma. Nie ma takiej możliwości, mam takie wrażenie. Czyli tak, Rosja straci. Chiny zyskują, choćby dlatego, że właśnie dość jasno, po pierwsze, ustawili sobie Rosję na pozycji junior partnera. Po drugie, mogą sobie popatrzeć, jak wygląda, wyglądają współczesne konflikty, że one wcale nie są takie super, hiper współczesne, tylko raczej wojsko- Walczy w sposób bardziej zbliżony do I wojny światowej, w pewnym momencie, i zobaczyli, co jest ważne w prowadzeniu nowoczesnej wojny. Czytaj, ważna jest logistyka, bez logistyki się nie wygra i nic się nie zrobi. I na tym właśnie, między innymi, Ruscy dużo stracili. Wreszcie, Chińczycy być może zrozumieli, że ich armia również może być armią defiladową i podejrzewam, że dlatego oni na razie robią po prostu kontrolę wielką u siebie, wiecie. Sprawdzają, czy u nich rzeczywiście jest tak, jak ich mówią podwładni z sił zbrojnych, czy nie trzeba czasem czegoś poprawić. Natomiast zdecydowanie Chińczycy również skorzystali, no to jest kolejna korzyść, że oni mogą tutaj zweryfikować swoje zdolności bojowe i swoją pozycję. Pozycję bez wątpienia wzmocnili ze względu na ten konflikt. Poza tym główny przeciwnik, domniemany i przyszły przeciwnik Chin, czyli Stany Zjednoczone, przez konflikt na Ukrainie okazało się, że Stany Zjednoczone są de facto bardzo, bardzo słabe. I nie chodzi mi tutaj o, bo tutaj zaraz czuję, że zaraz Robert będzie protestował, na przykład kawalerzysta, ale może i nie. I nie chodzi mi tutaj o siłę militarną, czy zdolności projekcji siły gdzieś tam na całym świecie, no bo to Stany Zjednoczone posiadają bez wątpienia. Natomiast chodzi mi o gotowość, e, techniczną gotowość, zdolności chociażby właśnie logistyczne do podjęcia ewentualnej wojny z, Chiną, z Chinami na Pacyfiku. Dzisiaj czytałem bardzo ciekawe opracowanie. E, Gdzieś, kurwa, jakichś tam specjalistów od amerykańskiej armii, Amerykanów zresztą, byłych żo żołnierzy, generałów współpracujących z fundacjami różnymi i z think tankami, którzy yy, twierdzili, że no, sytuacja jest katastrofalna. Stany Zjednoczone, żeby zbudować Potencjał inaczej, żeby wyposażyć swoje siły zbrojne, napełnić swoje magazyny amunicją, bo teraz też mogą sobie popatrzeć, jak wygląda na Ukrainie konflikt, co jest najwięcej zużywane, czego potrzeba, co jest to przełom... jakie rodzaje broni są przełomowe, Stany Zjednoczone są w czarnej dupie. No bo się okazuje, że oni, żeby na przykład, nasycić odpowiednią ilością, chociażby swoje y, zespoły Heimarsów, nasycić no, się odpowiednią ilością amunicji, która najlepiej się sprawdza, potrzebują około 10 lat, żeby stany magazynowe były takie, żeby z Chińczykami można było prowadzić wojnę. Ja tu mówię o siłach lądowych, to jest jeszcze małe miki. Siły lądowe amerykańskie stoją bardzo dobrze, jeszcze w miarę. Y, żeby do takiego poziomu Doprowadzić siły lądowe, jeżeli chodzi o amerykańskie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie amunicji i środków logistycznych na prowadzenie wojny, to jest okres około 50 do 60 miesięcy. To jest bardzo dużo, żeby w ogóle było to minimum, że można prowadzić jakieś szeroko zakrojone operacje na drugiej półkuli. Rozumiecie? A teraz, jeżeli tyczy się Chińczyków, o Chińczyków, o wojnę z Chinami domniemaną albo przyszłą, sytuacja jest jeszcze bardziej katastrofalna, gdyż nasycenie pociskami bronią przeciwokrętową jest absolutnie w tragicznym stanie w Stanach Zjednoczonych w tej chwili. I żeby. Przy obecnym tempie, jak to się mówi, zapełniania magazynów, potrzebaby było nawet 13 lat na to, żeby magazyny były wyposażone tak, jak powinny być wyposażone według Departamentu Obrony. Oczywiście. O oh, No widzicie, Chińczycy mnie dopadli. Chińczycy mnie dopadli, ale od razu się, że tak powiem, od razu się zorientowałem, także dalej nie mówiłem. Już co się działo? Poczekajcie, patrzę co tu żeście pisali. I tutaj tak. Od kiedy tempo produkcji amunicji jest takie samo w czasie wo pokoju wojny? No nie, nie jest, ale e, chodzi o to, że w Stanach Zjednoczonych jest ciężko. E, w Stanach Zjednoczonych, poczekajcie. W Stanach Zjednoczonych jest ciężko e, rozbujać sektor obronny, dlatego że Taka sama, można powiedzieć, to też czytałem w tym opracowaniu, że taka sama ilość miejsc, inaczej, taka sama ilość chociażby zakładów, prawda, z przeznaczeniem na ilość miejsc pracy bardziej opłaca się otworzyć coś cywilnego, produkującego na rynek cywilny, to zapewnia więcej miejsc pracy niż praca w sektorze zbrojeniowym. Stąd są dość duże opory ze strony władz różnych, władz lokalnych, władz stanowych, do tego, żeby jednak pchać przemysł zbrojeniowy, bo otworzą, wolą otworzyć na przykład fabrykę czegoś innego. Tym bardziej, że teraz w Chinach jakby te produkcje się z Chin przerzuca z powrotem do Stanów wielokrotnie. Dlatego tutaj z tym jest problem. Natomiast no rzeczywiście sytuacja taka jest, jaka jest. Przepraszam. W każdym razie nie ma takiej nie ma takiej, że tak powiem, różowej sytuacji. Nie ma takiej różowej sytuacji, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. No i Stany Zjednoczone de facto również czyli tak, Chiny zyskują w tym, co się dzieje na świecie. Stany Zjednoczone z jednej strony zyskały, z jednej strony tracą. No tra Stany Zjednoczone zyskały z tego, że również sobie generalnie mogły popatrzeć, mogą sobie popatrzeć na to, jak wyglądają teraz współczesne konflikty i rzeczywiście, że to może być zupełnie coś innego niż e, wojna, którą się toczy z państwem, e, gdzie przeciwnicy jeżdżą na skuterach albo toyotami e, samochodami, pick Toyoty. I strzelają, wiecie, z y, kałasznikowów tylko i wyłącznie, nie posiadają swojego lotnictwa, artylerii i tak dalej. A czym innym jest walka jednak y, z armią zbliżoną mniej więcej poziomem te technologicznym, technicznym, prawda? Y, chociaż Amerykanie pewnie to wiedzieli, no ale największym problemem Stanów Zjednoczonych jest to samo, co u nas jest największym problemem czyli wewnętrzne rozbicie y, amerykańskiego społeczeństwa. Y, Wewnętrzne rozbicie amerykańskiego społeczeństwa i głębokie podziały, które właściwie rozdzielają Amerykę na pół. Ta linia tego podziału gdzieś biegnie od południa właśnie odrzeczonego Teksasu poprzez o, Zahacza tam o Florydę i generalnie przez sam środek, wiecie, stany się rozpadają na dwie części. No, na obu wybrzeżach jest bardziej to, to serce po lewej stronie, a w środku Gdzieś tam wiecie, no jakaś, jakaś bardziej myślenie, takie jakie na przykład mi się podoba osobiście, prawda? Tutaj, Stany przede wszystkim tracą na nieodpowiedzialnej polityce według mnie rządów szeroko pojętych demokratów, tracą bardzo dużo na polityce Bidena, za tym zaraz o tym będziemy zaraz rozmawiać. Przez Szczep, dziękuję za wsparcie kanału. Brzydki Burak mówi, że patriotyzm to ściema, aby bulić ZUS i ginąć w okopach. Co to na to? Nie mów, że go nie znam. Znam go, nie zgadzam się z tym. Uważam, że ktoś to tak ma. Burak tak może mówić, bo siedzi tam na Malcie czy gdzieś, ma to na wszystko wyrąbane. Jeżeli ktoś nie czuje nic do Polski, no to to jest jakby nie moja wina. No to znaczy, że nie czytał tych książek, co ja i nie rozmawiał ze swoimi nie wiem dziadkami albo jego dziadkowie robili zupełnie coś innego niż moi. W czasie wojny. Także także tak. W miarę co po wyborach zmieniło się poza władzą, że w Unii pojawiają się głosy, że spełniamy kamienie milowe, żeby dostać KPO. Eee, takie głosy się nie pojawiają. Unia Europejska zgodnie z tym, co tam wspominałem, że może też tak być, generalnie stwierdziła, że najpierw muszą być spełnione zasady, żeby odblokowane zostało KPO. No na tą chwilę wczoraj czytałem wypowiedź jakiegoś tam polityka z platformy, który stwierdził, że pod koniec roku powinny być pieniądze z KPO. Bo na razie jedyne te, które przyszły, to są te, które były jeszcze wynegocjowane przez Morawieckiego. Taka jest prawda. Zresztą w ogóle uważam, że nie po, po co w ogóle w to wchodzić, no ale nic. Czy zamierzasz oglądać nowy kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego? Już krytyka polityczna zaczyna ich krytykować, więc jest szansa na jakiś kanał ze zdroworozsądkowym podejściem do życia. Tak, będę oglądał, dlatego że ja lubiłem niektóre programy Stanowskiego. Jestem ciekaw w ogóle, jak to będzie wyglądało. Pierwszy raczej projekt o takim rozmachu na polskim YouTubie. Natomiast, wiecie, jestem zaniepokojony doborem niektórych gości. No, znowu, Wolski będzie. no Wolski niedługo wyjdzie mi z piekarnika, albo mówię, z odpływów pod prysznicem. Wolałbym zdecydowanie innych gości, żeby się wypowiadali na tematy związane z militariami, czy, czy z wojskiem, czy z wojną. No ale no, to już jakby to jest biznes pana Stanows Stanowskiego. A na pewno będę oglądał. <laughs> Eee, czekajcie czy widziałeś kanał Anita W? nie i odcinek z szeryfem z Newady, kanał szeryfa, no szeryfa polskiego tam to tak oczywiście, mój brat nawet go spotkał jak był w Stanach strzelali razem sobie na pustyni także jeżeli o tym samym szeryfie mówimy to, to znam ten kanał tak, bardzo podobno, bardzo fajny gościu prywatnie. Poczekajcie szybciutko, tak patrzę. Tutaj mi wtedy padł ten net. Siłą USA jest lotnictwo. Zgadza się. U mnie w okolicy pisze Robert. Z tego co pamiętam, nie wiem jak teraz, Robert, ty chyba mieszkałeś gdzieś w okolicach Luizjany, albo tam żeś służył, tylko w Luizjanie, nie wiem. Być może nadal tam mieszkasz. W każdym razie w okolicy otwierają kolejne fabryki amunicji artyleryjskiej, więc zaczyna się ruszać. No, no to, to wiadomo, no muszą generalnie się zbroić Amerykanie. Nie powiedziałbym, lokalne władze walczą o fabryki broni, gwarantowane miejsca pracy. No, ja czytałem to w jakimś opracowaniu, że właśnie bardziej, to też pewnie zależy od stanu, wiecie, ale że bardziej opłaca się rzeczy niezwiązane z uzbrojeniem, bo generalnie taka sama takiej samej wielkości fabryka może więcej ludzi zatrudnić w tym systemie cywilnym, ale może po prostu no, tak twierdzili ci, którzy to mówili, ja się na tym nie znam. I teraz tak, jeszcze tu, tutaj tylko Dana, witam cię, Dana, jestem na sekundę, uciekam, zdążę pozdrowić. Dziękuję za wsparcie. Pensylwania teraz, Robert. No tak. No i tak. To odpowiadałem na to pytanie o brzydkim buraku. To nie ma co pisać po raz 50. Natomiast teraz z tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i tych głębokich podziałów, które również między innymi objawiają się tym, że co się dzieje. O nie, poczekajcie, jeszcze raz, polski szeryf z YouTube'a prowadził sklep ostatecznie wyłudzał pieniądze na wnuczka. No to nie o tym samym mówimy. Ja mówię o prawdziwym szeryfie. No, to o tym, który naprawdę jest szeryfem w. W Stanach Zjednoczonych, właśnie w stanie Nevada, jeśli się nie mylę. Teraz tak, co się tam dzieje w Stanach Zjednoczonych? Jeżeli ja się mylę, a tam widzowie, jak tutaj na przykład Robert, siedzą na miejscu, no to może mnie tam z czymś poprawią. Generalnie, no, sytuacja. Ja będę mówił w skrócie, wiecie, bo te pierwsze zaszłości. Texas na wojennej ścieżce z Białym Domem to już miały miejsce wiele lat temu. Tam się pierwsze jakieś niesnaski po, pojawiały. Jednakowoż chodzi przede wszystkim o to, że administracja prezydenta Bidena prowadzi nierozsądną według mnie politykę imigracyjną. Wszyscy się zastanawiają. Na czym ta polityka, dlaczego ta polityka jest przez nich prowadzona? Generalnie ta polityka jest tego typu, że przez ostatni, zdaje się, rok czasu do Stanów Zjednoczonych trafiło w ogóle kilka milionów nielegalnie, kilka milionów imigrantów, nielegalnych migrantów. W samym tylko grudniu do Stanów Zjednoczonych trafiło 300 tysięcy migrantów. Nielegalnie, powtarzam. Linia graniczna łącząca Stany Zjednoczone z Meksykiem to jest 3300 km. Kalifornia, Arizona, Nowy Meksyk, przede wszystkim Teksas, która tam granica przychodzi najczęściej na rzece Rio Grande, prawda? I generalnie władze w amerykańskie jeszcze na początku lat 90., Zaczęły stawiać jeszcze takie prowizoryczne, druciane ogrodzenia na granicy z Meksykiem, po to, żeby w jakiś sposób te ruchy migracyjne kontrolować. Za czasów prezydenta Trumpa to był jeden z jego głównych punktów polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone są celem inwazji nielegalnych migrantów. Trzeba pamiętać również, że tam bardzo mocno. Działają wszelkiego rodzaju kartele narkotykowe, kartele przemycające narkotyki, ludzi, i niekontrolowany napływ tych ludzi do Stanów Zjednoczonych, no jednak rzeczywiście stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa USA. I Trump zaczął, sprowadził taką ideę budowy porządnego ogrodzenia, porządnego muru. Krytykowali to politycy oczywiście Partii Demokratycznej. Za czasów Trumpa budowa tego, tych umocnień na granicy tego muru zaczęła, się, zaczęła posuwać się naprzód, no jednak, jak wiemy, przegrał drugą kadencję i budowy nie udało się dokończyć. Natomiast Biden, mimo tego, że na początku obiecywał, że nie będzie dalej kontynuował odgradzania Ameryki od Meksyku, bo chodzi, Ameryka to jest kraj wolności i da szansę wszystkim, jednak na początku kontynuował rozbudowę tej infrastruktury granicznej. Ee, jednakowoż, w pewnym momencie e, administracja Biden'a zmieniła swoje postrzeganie sytuacji na granicy. Zmieniła w ten sposób o, przepraszam, jeszcze tutaj on nie jest szeryfem on jest deputy sheriff czyli jest, no, tak jakby Szeryf mianował jego, na, tam swojego, jednego ze swoich pracowników biura szeryfa, tak rozumiem. Szeryf to jest ten, który, e, jeśli dobrze myślę, w Stanach Zjednoczonych wygrywa stanowisko szeryfa w wyborach. To jest szeryf. E, I teraz tak. Administracja Biden'a zaczęła zmieniać to prawo. Przede wszystkim Zdaje się, że było wprowadzane coś takiego jak abolicja dla tych, którzy nielegalnie przebywają na terenie Stanów Zjednoczonych, oraz zaczęły być wprowadzane przepisy, które. Wiecie, jak wyglądało przekraczanie granicy Meksyku z Teksasem, na przykład? Za, jak prowadziła to administracja Joe Bidena, wyłapywano ludzi po przekroczeniu granicy. Nie prowadzono aktywnych działań takich wywiadowczych w głębi, z wyprzedzających, prawda? Nie, nie uniemożliwiano przekroczenia granicy, tylko przyjmowano tych ludzi na granicy, byli oni kontrolowani przez służby graniczne, przez ten Border Patrol, chyba tak to się nazywa w Stanach Zjednoczonych. I dostawali, przynajmniej ja mówię to, co mówili urzędnicy wczoraj gubernatora Teksasu. I dostawali ci. Schwytani nielegalni migranci dostawali pisma, według których mieli stawić się do sądu na rozprawę, która miała w czasie tej rozprawy miał być stwierdzony ich status. Jaki mają status? Czy mogą zostać w Stanach, czy nie mogą zostać w Stanach, i tego typu rzeczy. Jako, że tych ludzi bardzo dużo łapano, to sądy generalnie wyznaczały te posiedzenia na okres tam za dwa miesiące. Za trzy miesiące na przykład. W związku z tym, jak obliczono w zeszłym roku raptem niecałe 6% tych, którzy dostali te takie kwity straży granicznej, zgłosiła się po prostu na te rozprawy, a ponad 90% nielegalnych migrantów gdzieś, <coughs> przepraszam, gdzieś rozpłynęło się po terenie Stanów Zjednoczonych. Teraz musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to nie są sami, to nie są sami Meksykanie. Tam trafiają Kolumbijczycy, pan, goście z Panamy, z Kostaryki, z Wenezueli, z, no, z Meksyku też, generalnie z całej Ameryki Środkowej, z Południowej, a nawet przybysze z Afryki, którzy dostają się na teren Ameryki Południowej i stamtąd przedostają się na granicę z Meksykiem, i Afrykańczycy zostają obywatelami, no nie obywatelami, zostają Amerykanami no, de facto i za chwilę, wiecie, podnosi się naturalizować i tak dalej, a Biden ich rozgrzeszy i da im abolicję. I wiecie, to zaczęła narastać fala, której już władze Teksasu nie były w stanie opanować. Zgodnie z zaleceniami rządu federalnego władze Teksasu były zobowiązane do tego Generalnie władze Teksasu były zobowiązane do tego, żeby tych wszystkich schwytanych ludzi odstawiać do ośrodków. To jeszcze zanim te kwity im wydawano, do ośrodków gdzieś imigracyjnych w głębi kraju. No jednak, tak jak mówię, no skoro w grudniu samym, samą granicę przeszło 300 tysięcy ludzi, no to jak ich odstawić autobusami? Wiecie o co chodzi? Oni są rozwożeni po różnych miejscach. Ja wczoraj oglądałem akurat rozmowę w Nowym Jorku, gdzie. W Nowym Jorku przebywa tych nielegalnych imigrantów w różnego rodzaju ośrodkach prawie 120 tysięcy. No 120 tysięcy. Ale z Teksasu przez rząd Teksasu zostało ich dowiezionych do Nowego Jorku zaledwie 15 tysięcy. To ponad 100 tysięcy zostało tam przytransportowane przez rząd amerykański, przez federalne różne służby. Rozumiecie? I. To jest znak, że po prostu w administracji Bindena zależy na tym, żeby jednak ci ludzie przybywali w tak wielkich ilościach. I zależy im na tym, żeby ich szybko naturalizować. Dlatego też jeszcze nie ma, jak to się mówi w zwyczaju, odsyłania ich do kraju, z którego przybyli, tylko rząd chce ich szybko naturalizować. No po co? Pojawiają się głosy, że po to, żeby zrobić sobie wyborców. Którzy będą głosować właśnie chociażby za Partią Demokratyczną, za przedstawicielami Partii Demokratycznej, a nie za przedstawicielami partii, która chce, nie chce ich wpuszczać, prawda? No i generalnie w ostatnich dniach, w ubiegły poniedziałek, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy włączył się w ten konflikt dotyczący tego, kto jest odpowiedzialny za granicę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Kto ma je chronić? Czy rząd federalny, rząd Stanów Zjednoczonych, czy rząd poszczególnych, rządy poszczególnych gubernatorów? W tym wypadku akurat Sąd Najwyższy wypowiadał się na temat republikańskiego gubernatora Teksasu, pana Grega Abota. No i decyzją 5 do czterech trybunał, ten Sąd Najwyższy, tymczasowo zezwolił urzędnikom federalnym na przecięcie barier z drutu kolczastego, które zostały ustawione przez rząd Teksasu. Natomiast y, rząd Teksasu nie zgodził się z tym i uważa, że y, generalnie on jest odpowiedzialny za strzeżenie granicy, dlatego że konstytucja Teksasu świadczy o tym, że znaczy w niej jest napisane coś takiego, że jeżeli dany stan, a przypominam, stan State, no to jest de facto państwo. Czyli jeżeli Teksas. Jest obiektem inwazji, a tak traktują ten napływ imigrantów politycy rządzący Teksasem, że to jest inwazja. Jeżeli Teksas jest obiektem inwazji, to wtedy władze i generalnie obowiązek bronienia tej granicy spoczywa na władzach stanowych. I z tego założenia wyszły władze stanowe, i również z tego założenia władze stanowe powołały, wydały rozkazy Gwardii Narodowej Teksasu, National Guard. Wydały im rozkazy mające na celu uszczelnienie granicy i rozstawianie tych umocnień. I tutaj widzimy Palka. Wid witam Cię, Palek. Dziękuję Ci za wsparcie kanału. Dawno Ciebie nie było. Palek, przypominam Wam, e służy albo służył, albo będzie służy cały czas. Widzę w National Guard. Siemach mój kumpel lokator ze szkółki specjalistycznej, właśnie stoi tam i drut kładzie. Żygać mi się chce na myśl, że jest możliwe, że będę celował mu w głowę, jak dojdzie do najgorszego. Mój stan nie popiera Teksasu. No i tak, żeby była jasna sprawa, Gwardia Narodowa, no inaczej, jeszcze tak, ja to jeszcze bardziej wyjaśnię. 25 rządów stanowych, rządy 25 stanów, tam gdzie rządzą Republikanie, wyraziły poparcie dla działań rządu Teksasu. Dla gubernatora Teksasu. Niektórzy z tych gubernatorów, jak zdaje się, gubernator Oklahomy, wczoraj oglądałem z nim wywiad, on powiedział, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to on wyda rozkaz Gwardii Narodowej tutaj z Oklahomy, do tego, żeby udzieliła pomocy rządowi Teksasu tam w trzymaniu granicy. Rząd federalny natomiast twierdzi, że oni muszą mieć dostęp do granicy. No bo wiecie, zostały odsunięte te Federalne Służby Ochrony Granicy. Musi mieć dostęp do granicy, żeby udzielać pomocy tym migrantom, bo to jest niebezpieczne przekraczać granicę. Również oczywiście wszyscy obarczają tutaj odpowiedzialnością za tą sytuację Donalda Trumpa. Wiecie, jemu to jest również na rękę, to trzeba przyznać ale generalnie jest, pojawił się wśród tych wszystkich rządzących stanami, a również w, wśród obywateli tych stanów w dużej mierze, no bo jednak to oni wybierali tych swoich rządzących, pojawił się opór wobec działań rządu federalnego. Opór polegający na tym, że według nich rząd federalny łamie prawo. O co tutaj chodzi? Ja dzisiaj... Oglądałem opinię amerykanisty takiego mówiącego w polskiej telewizji o tym, że nie ma możliwości w ogóle, żeby tam doszło do jakiejś secesji, bo to jest niezgodne z prawem. To jest niezgodne z amerykańską konstytucją. Słuchajcie, konstytucja amerykańska to jest jedna sprawa, ona tam pewne zapisy ma regulujące tego typu sprawy, natomiast i tak. Jak to, że to jest? Nie... A jeżeli by w Konstytucji było napisane, że Teksas, na przykład, może wystąpić z Unii, to co? Nic. Konstytucja byłaby zawieszona na czas ewentualnej wojny. Tak samo jak została zawieszona Konstytucja Amerykańska za czasów wojny secesyjnej w XIX wieku. Prezydent Abraham, Abraham Lincoln zawiesił działanie Konstytucji na czas wojny. Przez to działania Stanów Południowych były nielegalne. Prawda? Według prawa. Poza tym jeszcze wypowiadał się dzisiaj ten, tenże polityk, tenże amerykanista, że tutaj prawo łamie gubernator Teksasu, dlatego że Gwardia Narodowa jest bezpośrednio dowodzona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych jako zwierzchnika sił zbrojnych i podlega bezpośrednio departa Departamentowi Obrony. Natomiast ja sprawdziłem te dokumenty, bo ja wczoraj słyszałem zupełnie co innego mówił gubernator Teksasu i wygląda na to, że gubernator Teksasu miał rację. Otóż w 2007 roku rzeczywiście odebrano możliwość dowodzenia czy zwierzchnictwo nad Gwardią Narodową każdego danego stanu gubernatorowi i zostało to przekazane na ręce prezydenta oraz generalnie Departamentu Obrony. Jednakowo sprze sprzeciwie większości stanów to wtedy w 2007 roku większość stanów się na to nie zgodziła. Uważała, że dowodzenie Gwardią Narodową powinno leżeć w gestii gubernatorów, ale oczywiście Gwardia Narodowa, na, gubernatorzy na prośbę Departamentu Obrony Rządu Federalnego mogą, jak to się mówi, udostępniać straż National Guard rządowi amerykańskiemu do wykonywania różnych rzeczy. No Stąd między innymi National Guard uczestniczy w wojnach, wszystkich i tak dalej. Natomiast w 2008 roku ten przepis został zniesiony, został zniesiony i z powrotem władza trafiła do gubernatorów, z jednym wyjątkiem, władza przychodzi nad, nad gwardią narodową przychodzi w ręce prezydenta Stanów Zjednoczonych w dwóch przypadkach: w przypadku stanu wojny, jeżeli Stany Zjednoczone generalnie mają oficjalnie prowadzą wojnę z kimś, i to taką wiecie, na pełnej K. Oraz w czasie stanu wyjątkowego wprowadzonego przez Kongres, to też nie taki stan wyjątkowy, że tam na terenie stanu ktoś ogłosił, musi być stan wyjątkowy na terenie Stanów Zjednoczonych. Wtedy rzeczywiście Gwardia Narodowa zgodnie z prawem może przechodzić na poddowództwo prezydenta bezpośrednio. Natomiast co z tego? Co z tego? Wczoraj oglądałem wywiad z zamazaną twarzą z jakimś wysokim oficerem Gwardii Narodowej Teksasu. Który mówił, że my przede wszystkim jesteśmy Teksanczykami, a potem jesteśmy żołnierzami Departamentu Obrony i potem jesteśmy odpowiedzialni przed rządem federalnym. Najpierw jesteśmy odpowiedzialni przed obywatelami Teksasu. Wiecie. To jest taka sytuacja, no nieciekawa, no, ja nie chciałbym, żeby do tego doszło, no ale wygląda na to, że tutaj rząd demokratów, nie, wiecie, też nie mogą się cofnąć, no nie? Sytuacja wydaje się być patowa. Myślę, że Amerykanie i tak się w jakiś sposób dogadają, bo oni sobie, sobie nie mogą pozwolić na to, żeby nastąpił rozpad, ewentualnie wojna domowa. No i taka to sytuacja jest, no słuchajcie. gdzie uczyłeś się angielskiego, to do mnie. Ja angielskiego uczyłem się wyłącznie w czasie służby wojskowej w, w, i samemu oglądając filmy albo rozmawiając z ludźmi, z którymi, no, angielskojęzycznymi ludźmi, z którymi spędzałem swego czasu bardzo dużo czasu. Robert pisze, nikt nie sfederalizuje innych gwardii stanowych, żeby wysłać je do Teksasu, aby z nimi walczyć. Nikt też nie wyśle regularnej armii. No też mi się nie chce w to wierzyć, że do tego by doszło. Bardziej bym wierzył w to, że w końcu władze stanowe Teksasu dogadają się z rządem federalnym, jak tą sytuację rozwiązać. Wtedy myślę, że opór będą stawiać i dalej będą chcieli strzec granicy członkowie tych tak zwanych milicji, milicji obywatelskiej, Czyli tych organizacji już paramilitarnych de facto, ale nie będących ge w gestii gubernatora ani, e, ani rządu federalnego, i wtedy może do, dojść do jakichś niepokojów czy do starć. Również mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. W każdym razie, no, polityka, do, do tej sytuacji według mnie doprowadziła chora polityka rządu, e, e, rządu Bidena. Która jest bardzo charakterystyczna i bardzo podobna do polityki chociażby Unii Europejskiej, która ściąga do siebie przez Morze Śródziemne również tysiące imigrantów, po to, żeby nasycić swoje społeczeństwa nowymi wyborcami. Także to tak wydaje mi się, że tutaj wina leży po tej stronie. I tak. Wojna domowa w USA, BRICS lubi to. Miałem jeszcze o tym powiedzieć, jeżeli mówimy o... E... Poczekajcie, jeszcze tylko tutaj powiem. Konstytucja nie była zawieszona. HBas Corpus, nie wiem co to jest HBAS Corpus, był zawieszony. Czyli wykonywanie tak, konstytucji, czy nie? I że przysięga żołnierza Gwardii Narodowej, mówi, że będzie słuchać rozkazów prezydenta oraz gubernatora danego stanu. No tak, ale jeżeli wydają sprzeczne rozkazy, to wtedy decyduje o tym, zdaje się, to jak poprawka do konstytucji to yy, omawia. No i w tej chwili, według prawa w Stanach Zjednoczonych, Gwardią Narodową Teksasu dowodzi gubernator Teksasu, bo jeśli rozumiem, nie słyszałem o tym, żeby był wprowadzony stan wojny albo stan nadzwyczajny w Stanach Zjednoczonych. I teraz tak. Wojna domowa USA, BRICS lubi to. W jednym z większych, jak to się mówi, najbardziej skorzystają na tym, o w ten sposób. Ale już nawet nie mówię na sytuacji wojennej, tylko ogólnie na kierunku, w którym podąża Europa, skorzystają i korzystają na tym kraje takie jak właśnie Brazylia, Argentyna również jest szansa, chociaż nie wiem, bo tam dopiero ten ich prezydent robi jakieś tam porządki, ale na razie głównym krajem, który korzysta na sytuacji, na tym, co się dzieje w Europie, jest Brazylia. Pamiętacie, ja zrobiłem swego czasu taki filmik, może Grzesiek tu znajdzie, ja zrobiłem taki film o tym, gdzie prowadzi walka z globalnym ociepleniem i z CO2, czyli krótko mówiąc, walka chociażby z hodowlą bydła w Europie, i jak to jest organizowane w Europie i kto na tym korzysta? Pamiętacie, opowiadałem Wam o tym, że Unia Europejska, czy znaczy Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, jeszcze wtedy była zdaje się w Unii, Francja, wszyscy podpisują umowy z Brazylią na dostarczanie wołowiny. A Brazylia wypala coraz więcej dżungli pod wielkie fermy i wielkie hodowle bydła, po to, żeby zabezpieczyć po prostu w mięsiwą Europę Zachodnią. I wiecie, bo tam na środku Atlantyku jest taka szyba, i tam dwutlenek węgla nie przechodzi. Nie zchodzić. Także tutaj jest wielka kasa za tym idzie, i między innymi wydaje się, że Brazylia będzie na tym tylko i wyłącznie korzystać. Nie rozmawiamy tutaj tylko na tematy kryminalne, ale jak zadawałeś wcześniej pytanie tysiąc razy o Stanowskiego, no to odpowiedziałem ci na nie. Natomiast na temat Popka się nie wypowiadam, bo coś tam dzisiaj mignęło mi w internecie, ale jakby nie jestem zainteresowany tym człowiekiem. Mielu, co myślisz o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Czy wpłaciłeś datki? Wiele razy na ten temat się wypowiadałem. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat to już jest wielka impreza polityczna. Twórca, a raczej ten twarz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli Owsiak, od dawien dawna jest zaangażowanym politykiem i w momencie, w którym odmówił pokazania swoich, Stanów w swoich przepływów pieniężnych, wszystkich swoich fundacji związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Zacząłem mieć o nim jak najbardziej złe zdanie i negatywne zdanie, odmówił sądowi. A już jego zeszłoroczne zaangażowanie w, kam w, kam w kampanię wyborczą i plakaty, które były sfinansowane w milionach złotych z tych puszek, z pieniędzy z puszek zbieranych przez dzieci, plakaty, stricte polityczne, zwalczymy, czy wygramy z tym złem, czy zwalczymy to zło, które sam mrugał, że to niby chodzi o sepsa, ale wiecie o co chodzi, o PiS. To jest dla mnie bardzo brzydki człowiek no, na tej zasadzie. Co by o nim nie mówić. Dla mnie prawdziwym bohaterem... Takim, jakim chciałby być widziany, pewnie owsiak, to był chociażby pan Marek Kotański, o którym w tej chwili tak bardzo mało osób pamięta. To był człowiek, który naprawdę realnie pomagał tym najbardziej potrzebującym, których wszyscy wtedy nienawidzili. Mówię tutaj o narkomanach i chorych na HIV. I Marek Kotański był tą osobą, która poświęciła całe swoje życie, żeby takim ludziom najbardziej potrzebującym pomagać mimo tego, że nie miał przy sobie żadnych celebrytów, polityków, nie miał przy sobie skandujących tłumów, wyznawców. Miał wprost, wprost przeciwnie, ludzi, którzy na niego pluli, wyganiali ich z każdego miejsca w Polsce, gdzie oni mogli gdzieś tam być. A Marek Kotański pomógł wielu, wielu, wielu tym najbardziej potrzebującym i zagubionym osobom. To był dla mnie prawdziwy cudotwórca, ten, z którego powinniśmy być dumni. A nie wyprodukowany przez Waltera Haustowskiego i bliżej, nieznanych mi działaczy Jurek Owsiak i wiecie, terror Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest moje zdanie, można się z nim nie zgadzać. A teraz a propos milicji, gubernator oraz. Prezydent może powołać każdego mężczyznę do wieku chyba 65 lub 62 do milicji. Każdy mężczyzna według prawa jest członkiem milicji, nie mylić z poborem i draftem. Tak, ale mi chodzi raczej o te grupy takie, na pewno kojarzysz te grupy, e, które same się no, same się tworzą, nazywają się e, milicją obywatelską, citizen militia, e, które są bardzo mocno, że tak powiem, umiejscowione gdzieś tam w... W tych stanach konserwatywnych, z reguły i najczęściej odnoszą się, znaczy, z reguły są przedstawiani przez demokratyczną część Stanów Zjednoczonych jako rasiści. Także, także tak. Także mi tu o tą milicję chodziło. Ciekawe, co w sytuacji, jak kiedyś zostanie powołane tak zwane Wojsko Europejskie i będzie pilnować naszej wschodniej granicy, na przykład poprzez rozmontowywanie płotu i mocne z Białorusią i Rosją. Pozdrowienia. E... Znaczy, stworzenie, pomysł tworzenia wspólnej armii europejskiej nie ma na celu rozmontowania płotu, stworzenie wspólnej armii europejskiej ma na celu związanie Polsce rąk. Bo wspólna armia europejska oznacza to, że są to siły zbrojne, w które są dowodzone przez szeroko rozumiane dowództwo gdzieś tam w Europie, dowództwo, które jest gdzieś umiejscowione w Unii Europejskiej. I to ma na celu związanie Polsce rąk, bo oni się najbardziej obawiają tego, że w wypadku ataku chociażby Rosji gdzieś na Polskę albo na Litwę, Polska stawiłaby opór. A. Niemcy tego nie chcą. No przypominam, cały czas ja twierdzę, że Niemcy są sojusznikiem Rosji. Są i będą. To na co wydałeś 1% podatku, jeżeli na Wośp nie wydałem. 1% wy podatku wydałem na fundację wspierającą weteranów. Wojska polskiego. O, co przeciętny Polak powinien zrobić, by przygotować się na zagrożenie atakiem rosyjskim, gdzie się szkolić, co zabezpieczyć, kogo znać. No, już o tym wiele razy mówiłem. No, słuchajcie, muszę zrobić oddzielny filmik na ten temat, jak mądrze mądrze zagospodarować swój czas po to, żeby generalnie wiedzieć co w razie czego robić, no także <śmiech> 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 najwięcej militarnie na wojnie na Ukrainie zyskuje Francja, sprzedali Indiom 55 samolotów Dassault Rafale w wersji na lotniskowce i 8 okrętów podwodnych atomowych, no Francuzi Generalnie chcą tutaj grać pierwsze skrzypce, również w przemyśle zbrojeniowym w Europie. Chcą być znowu, powrócić do po prostu bycia w swoim odczuciu przynajmniej mocarstwem. Natomiast nie będą mocarstwem, bo to jest kraj, który jest skazany na zagładę no, ze względu na wroga wewnętrznego. Chyba, że odejdą od tak zwanych demokratycznych i zaczną u siebie robić, że tak powiem, e, zgodnie z, ze zdrowym rozsądkiem porządek z tymi, którzy nie uznają kultury Francji, historii Francji oraz władz Francji za swoje władze, swoją historię i swoją kulturę. Co zrobisz, jak w Polsce wprowadzą euro? Co myślisz o cenie mieszkań wynajmu? Dziś dziki trener się powiedział, w Polsce nie wprowadzą euro w najbliższym czasie. To jest absolutnie niemożliwe, bo przynajmniej tylko mam nadzieję. A poza tym co zrobię? No, to... Ja i tak nie trzymam żadnej gotówki, bo prawie jej nie mam. Także w... nadal trzeba będzie rozsądnie myśleć. Trzeba będzie szybko wszystko wydawać. Natomiast co myślisz o cenie mieszkań i wynajmu? No słuchajcie, chyba to roz, wiadomo co trzeba o tym myśleć. Ceny. E, za to, gdzie ja w tej chwili mieszkam tutaj, e, to już wam kiedyś mówiłem, w, w szeroko pojętej Szwecji można kupić e, 30 tysięcy metrów ziemi z lasem, nad rzeką, nad jeziorem i dom. A ja mieszkam na działce, która ma 750 metrów. Także o czymś to świadczy. Lukako, Michał, czy taki człowiek, który nie miał nigdy broni w ręku, w czasie wojny powinien być wycofany na tył i szkolony, a potem wejść do boju, czy od razu na linię frontu? Nigdy nie ma takiej sytuacji, chyba, że jest mieszkasz w Rosji, że jesteś brany z ulicy i od razu wysyłany na front. W Stanach Zjednoczonych za czasów wojny w Wietnamie również prowadzono, był pobór obowiązkowy. Stany Zjednoczone mają to zapisane w konstytucji, że jeżeli jest ogłoszona wojna, to wówczas można wprowadzić pobór dla wszystkich, ten tak zwany, jeśli się nie mylę draft, tak? Jeśli poprawcie mnie. I tam również nie jest tak, że biorą gościa, nie wiem, z jakiegoś tam Pierdziszewa, w jakimś rednekowie, i wsadzają mu w broń w ręce, dają hełm na głowę i wysyłają go na wojnę. Najpierw taki człowiek przechodzi szkolenie. Podczas wojny w Wietnamie, jeśli się nie mylę, było, to. Albo cztery, albo sześć miesięcy szkolenia w ośrodku szkoleniowym, i dopiero potem taka osoba wyjeżdżała na wojnę. I to jedynie coś takiego ma sens. No. Nawet ruscy starają się tak robić, tylko im nie wychodzi. A tak, F-16 to chyba Grzesiek wcześniej pisał. A propos tego, Turcja dostała ten. Tam się dogadywali na jakąś nową wersję F-16 i Amerykanie im dopiero dali, jak ci się na Szwedów zgodzili w NATO. Dlaczego Rosjanie nie bombardują budynków administracji Ukrainy i na odwrót? No jak nie bombardują? W pierwszych dniach wojny napieprzali po wszystkich ratuszach Kurde i budynkach władz. Jeżeli tylko trafili, a teraz nie nawalają, bo to nie jest cel pierwszego, pierwszej konieczności. No, no przede wszystkim walą w infrastrukturę energetyczną, w cele ważne ze względów strategicznych i logistycznych. No, co, co by im dało walnięcie w budynek administracji państwowej, skoro albo tam nikogo nie ma, bo siedzą w schronach, albo, albo tam nikogo nie ma. Andrew Mikta w wywiadzie Ujgora Jankę w Wykładzie Otwartym bardzo sceptycznie oceniał siły Ukrainy, morale i determinację żołnierzy, zwłaszcza wobec braku pomocy z USA w tygodniach. Wydaje mi się, że ten człowiek nie bardzo rozumie, czym jest nienawiść do Kacapa. Ja również mam oczywiście spostrzeżenia dotyczące tego, że morale spada. W związku z tym również pojawiają się głosy wśród niektórych moich znajomych z Ukrainy, że. Nie będą zdziwieni, jeżeli w pewnym momencie wojsko ruszy na kijów ukraińskie, ale bynajmniej nie dlatego, że nie chcą walczyć z ruskimi, tylko chcą walczyć w nieco innym stylu i z nieco innym wsparciem. Natomiast, no wiecie, no, ta wojna się przedłuża. Zobaczcie, mamy dwa lata wojny za parę dni, za miesiąc. Dwa lata wojny już mija. Czy ktoś się spodziewał, w lutym 2022 roku, że ta wojna będzie trwała dwa lata i będzie to wyglądała sytuacja na froncie tak jak teraz. Natomiast z pewnością Ukraińcy nie mają w tej chwili. Znaczy inaczej. Z tego co rozumiem, pan Michta, ja tego nie oglądałem. Uważa, że oni zaraz poddadzą tyły i przegrają i front ulegnie załamaniu. Nie ma takiej możliwości. Dlatego, że Rosjanie mimo wszystko i tak nie dysponują możliwościami takimi, żeby przeprowadzić tam jakąś wielką operację. Musieliby naprawdę rzucić o wiele większe siły. W tej chwili na Ukrainie zdaje się, jest około 600 tysięcy żołnierzy rosyjskich, natomiast jeśli się nie mylę, Ukraińcy dysponują w tej chwili około milionem ludzi pod bronią tam. Także w tym wypadku jeszcze mają jakąś tam przewagę. Tym bardziej, że no wiecie, wiadomo, że do wojska ukraińskiego na front trafiają ludzie coraz bardziej, um, coraz słabsi, no, jeżeli, coraz gorsi żołnierze, może w ten sposób. Bo ci wszyscy, którzy chcieli walczyć, ochotnicy, zaangażowani, ci, którzy chcieli się szkolić, walczyć z ruskimi, albo zginęli, albo są już na froncie długo, albo są zmęczeni walką, albo są poranieni. Natomiast teraz trafiają ludzie z y, przymusu. I na pewno tutaj jest troszeczkę ciężej nad nimi zapanować, ciężej ich zmotywować. No, ale to jest wina władz ukraińskich, które pozwoliły, można powiedzieć, wyjechać ponad 400 tysiącom ludzi, którzy byli, powinni zostać, nie powinni być wypuszczeni z Ukrainy podlegającym obowiązkowi obrony. Pozwolono im wyjechać w pierwszych miesiącach wojny. za łapówki oczywiście. I to jest sprawa Ukrainy. Mi kompletnie to jest ich brożka. Z punktu widzenia naszego, polskiego, oczywiście jest jak najlepsze to, żeby Ukraina jak najdłużej powstrzymywała tam ruskich, a już w ogóle najlepiej powiem coś kontrowersyjnego, ale już to mówiłem parę razy. To jest może brutalne i smutne, ale z punktu widzenia polskich interesów, jeżeli ta wojna ma w jakiś sposób trwać, to dla nas najlepsze jest to, żeby ta wojna trwała jak najdłużej. I żeby. Zarówno Ukraina, jak i Rosja się tam wykrwawiały. Oczywiście serce podpowiada, przynajmniej mi to, że ja bym chciał zobaczyć pobitych, pobitą rosyjską armię, chciałbym zobaczyć strach w oczach e, rosyjskiego społeczeństwa, chciałbym zobaczyć wielkie kolumny rosyjskich jeńców e, idące przez kijów ze spuszczonymi głowami. E, no ale znowu wiecie, no, z punktu widzenia Polski. Przypominam tylko, że w ostatnich tygodniach, a raczej miesiącach, Ukraina obrała wyraźny kurs proniemiecki, co według mnie jest totalnym kretynizmem albo specjalnym działaniem jakichś aktywów wywiadowczych, czy to rosyjskich, czy, czy niemieckich. Obrała wyraźny, wyraźny kurs proniemiecki, jakby nie zauważając tego, że Niemcy są sojusznikami Rosji. Także. Jeżeli Ukraina obrała kurs proniemiecki, automatycznie Polska staje się wrogiem Ukrainy w przyszłości, żeby była jasna sprawa. Dlatego powinno nam zależeć na tym, żeby ta wojna nie miała jedno, jednego wielkiego zwycięzcy i w sumie teraz powinno nam zależeć na tym, żeby ta wojna pozostała zamrożonym konfliktem, chociażby takim, jakim wojna w Korei. Jak się skończyła wojna w Korei. I to dla Polski by było w sumie nawet niezłe, bo yy, cały czas istniałby permanentny stan zagrożenia, i wydaje się, że politycy powinni wyciągnąć z tego jakieś wnioski i powin nie powinni rezygnować z planów rozbudowy polskich sił zbrojnych. No. Hmm. Mielu, czy nie uważasz się, że zamiast poświęcać życie ludzi, lepiej by byłoby, by Polska kupiła, zbudowała kilkadziesiąt rakiet z głowicami nuklearnymi? I gdy ktoś Polskę zaatakuje, to polecam w odpowiedzi: Jest coś takiego jak proliferacja broni nuklearnej, jest coś takiego jak ścisła kontrola tego, kto może posiadać broń nuklearną, bądź nie. Yy... Ja oczywiście bym chciał, żeby Polska posiadała broń nuklearną, ale żeby posiadała broń nuklearną yy, swoją, własną, a nie użyczaną. Chociaż ta użyczana broń też by się przydała. To na zasadzie programu Nuclear Sharing, amerykańskiego programu, który, dzięki któremu niektóre kraje NATO mają użyczoną przez Amerykanów broń. Natomiast yy, spójrzmy na to w rozsądnie. No. Czy. Yy, Rosja posiada broń nuklearną, jednakowo wielkie, dziesiątki tysięcy, jeżeli nie setki tysięcy ich żołnierzy giną albo tracą zdrowie na Ukrainie. Jeżeli posiada się broń nuklearną, to trzeba mieć przy tym również, żeby posiadanie broni nuklearnej miało sens, to przeciwnik musi wiedzieć, że jesteśmy na tyle posrani, że w razie czego tej broni użyjemy. Natomiast, wiecie, nasze władze nie dają o sobie w ten sposób myśleć. Nasze władze, które dobrze wiedzą, że kraje takie jak Rosja trzeba traktować ostro i trzeba traktować z buta, przez całe lata nie robiły tego. My sobie wreszcie musimy zdać sprawę, że tak trzeba właśnie Rosję traktować. Rosja uznaje tylko um, agresję jako um, dyskusję polityczną czy tą dyskusję dyplomatyczną. Ona tylko tak, na to reaguje w jakiś sposób. Um, tutaj oczywiście jest szansa, że Rosja mogłaby tak na nas patrzeć, bo słuchajcie, no dlaczego ze strony Rosji? Są cały czas te teksty o tym, że Warszawa będzie następna, że Polska wróci do macierzy, czyli że będzie dalej częścią Imperium Rosyjskiego i tak dalej. Dlaczego są te teksty? No dlatego, że Pol oni się jednak Polski obawiają dlatego, że Polska jest nieprzewidywalna. Z tego samego powodu właśnie Niemcy chcą nas spacyfikować, chcą nas uzależnić od siebie właśnie dlatego, że Polska jest nieprzewidywalna. I my naprawdę jesteśmy cierniem w oku zarówno dla Rosji, jak i dla Niemiec i nasza nasze istnienie w tej części Europy będzie zagrożone dotąd, dopóki nie będziemy dysponować taką siłą, że będziemy mogli te zagrożenie wyeliminować z całą brutalnością i bezwzględnością. Czyli po prostu musimy być silniejsi. Od Rosji będzie problem, zważywszy na jednak potencjał spowodowany ilością ludzi, terenu, położeniem strategicznym itd., Natomiast od Niemiec była szansa na to i w dobrym kierunku wszystko szło, no a potem do władzy doszedł Donald Tusk. Chmielu, dlaczego Ukraińcy nie atakują celów w Moskwie i innych wielkich miast? Dziwna ta wojna. Jak to nie atakują? Ukraińcy przeprowadzili parę takich ataków na różne tam cele propagandowe można powiedzieć w Moskwie również. Natomiast Ukraińcy atakują cele w bardzo, na głęb bardzo głębokim zapleczu rosyjskim, atakują chociażby lotniska. W sierpniu zdaje się, zeszłego roku zaatakowali lotnisko leżące ponad 600 kilometrów od granic, granicy rosyjsko-ukraińskiej, gdzie uderzyli w skrzydło lotnicze bombowców strategicznych, rosyjskich. Także oni przeprowadzają uderzenia w na tyle na ile mają możliwości ponoć generał założny podał się do dymisji ja widziałem taką informację w dniu dzisiejszym, która zaraz momentalnie została e, została za, zaraz zdementowana przez władze Ukrainy chyba, że została ponownie e, została ponownie stwierdzona w jakiś tam sposób No widzę tutaj jakieś informacje z ostatniej godziny, że ma zostać, podał się do dymisji. No wiecie, założny jest, znaczy inaczej, to jest informacja na Twitterze, że założny dowódca naczelny ukraińskiej armii został wezwany do Załańskiego, ma ponadto zostać wyrzucony z funkcji. Założny od pewnego czasu otwarcie krytykował Załańskiego, że prezydent kazał wysyłać wojsko do bezsensownych ataków. Słuchajcie, wydaje mi się, że takim idiotą jednak Załański nie jest i nie zdejmie założnego, dlatego że założny mimo wszystko na Ukrainie ma o wiele większą pozycję o wiele większe wsparcie ze strony społeczeństwa niż prezydent i jest traktowany niemal z przez dużą część ukraińskiego społeczeństwa, no a jeżeli by został zwolniony ze stanowiska Stałby się jeszcze gorszym zagrożeniem dla samego Załańskiego, bo prawdopodobnie byłby kolejnym kandydatem w wyborach prezydenckich na Ukrainie. Nie wiem, czy one się odbędą o czasie, ale y, lepiej, myślę, dla Załańskiego bardziej politycznie jest trzymać założonego jednakowoż na stanowisku głównowodzącego. Jako, że Załęski jest politykiem, no to prawdopodobnie łatwiej będzie mu wtedy zrzucić winę na takiego Załęskiego za jakiś brak sukcesów na froncie, na, na założnego. Dlatego nie sądzę, że to jest prawda. A jeżeli tak się stanie, to znaczy, że Załęski ocipiał, no, po prostu. Ech. Rozrewolwerowany rewolwerowiec. Wywiad brytyjski informował, że w Rosji od roku szkolne są nowe jednostki, póki co jeszcze nie wysłali ich na Ukrainę. Oczywiście, że są szkolone nowe jednostki, ale wiecie, to nie są jakieś magiczne jednostki, które nagle przylecą i zmienią sytuację. E, tworzy się jakieś nowe związki taktyczne, ale przede wszystkim odbudowuje się te, te które są zniszczone. Bo przypominam, że cały czas Rosjanie potapą, ponoszą kolosalne straty na niektórych rejonach w niektórych rejonach działania swoich sił, w szczególności ostatnio pod Awdijewką, prawda? Dlatego to nie jest takie proste. Tam mogą zasilić świeżą krwią swoje siły zbrojne, mogą zarzucić swoje siły zbrojne dużą ilością jakiegoś sprzętu połatanego, starego, unowocześnionego, jakieś tam różne elementy, no ale wiecie, no nie da się, że tak powiem... W krótkim czasie zmienić całej armii, a przede wszystkim Armia Rosyjska, tak jak tutaj mówiłem swego czasu na live, ostatnio ładnie to wszystko wygląda. Oni teraz urośli, bardzo są pewni zwycięstwa i tak dalej, propaganda pompuje. Natomiast komunikaty z frontu, ze strony rosyjskich soldatów, są cały czas takie same. Brak śpiworów, brak, brak, brak skarpet. Jedzenie jest, to się zmieniło, że jedzenie jest. Brak amunicji od poszczególnych kalibrów, a jeżeli jest amunicja koreańska, to potrafi albo być nie, nie, wy, nie wypał, albo potrafi eksplodować w Lufie. Brak łączności, brak baterii, akumulatorów do radiostacji, brak akumulatorów do dronów, brak ładowarek do sprzętu, brak. No wszystkiego brak jest. Słuchajcie. No. Kamizelki przychodzą bez płyt ochronnych i. No, o, co, o to chodzi. No. Nie jestem w stanie, słuchajcie, uwierzyć w to, że Rosjanie nagle wyprowadzą jakiś nowy związek taktyczny, jakąś armię kolejną, która tutaj zrobi jakiś przełom na froncie. Oczywiście mogą się wydarzyć jakieś ofensywy lokalne, jakieś zdobycie trochę terenu i tak dalej. Ale myślę, że wszystko się zastygnie wraz z wyborami prezydenckimi na, wraz z wyborami prezydenckimi w Rosji i wtedy Rosja ogłosi swoje zwycięstwo w tej wojnie. Co by się stało z frontem i pozycjami ukraińskimi, gdyby duża część armii ruszyła na Kijów, a nie walczyła z ruskimi? Byliby tak nieodpowiedzialni? Oczywiście to, że się mówi w ten sposób, to nie znaczy, że tak się zrobi. Ja uważam, że coś takiego nie będzie miało miejsca. Bardziej bym się mógł spodziewać ewentualnego przewrotu wojskowego w, na Ukrainie, w wyniku którego władze przejmą wojskowi, ale nie po to, żeby oddać Ukrainę Rosji, tylko po to, żeby y, z, od oddzielić od władzy, odsunąć od władzy Załęskiego i jego najbliższe otoczenie w Rosji panuje wśród wojskowych bardzo duża nieufność jeżeli chodzi o polityków i bardzo duża wściekłość na polityków gdyż cały czas słyszą o tym jak chociażby rozkradana jest pomoc jak wielka korupcja jest, jak wygląda planowanie operacji naciski na dowództwo żeby wykonywać jakieś durne rozkazy i myślę, że tutaj raczej w tym kierunku trzeba patrzeć. Polska powinna iść oczywiście w broń nuklearną, ale póki co nie ma takich możliwości. No, powtarzam. No. Musielibyśmy generalnie zarąbać albo kupić od kogoś na czarnym rynku. Technologię i w tajności ją robić, czekając na bombardowanie ze strony chociażby Stanów Zjednoczonych. Nie, no nie ma takiej możliwości na razie. Przypominam Wam, że ostatnie informacje na temat broni nuklearnej pozostającej w dyspozycji Polski miały miejsce rok temu, kiedy to na pytanie nie wiadomo, czy to była prawda oczywiście na pytanie dziennikarzy Rzecznik Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych na pytanie dziennikarzy, czy rozważają przekazanie Polsce broni nuklearnej w ramach programu Nuclear Sharing, on powiedział, że nie rozmawiano o tym, a poza tym Polska do tej pory nie wystosowała takiej prośby. Oficjalnie. Także o czym my tutaj mówimy? Chmielu, generał Popow z WDW, którego... WDW to dla tych, którzy nie wiedzą, to są Wozduszno-Desantne Wojska, czyli Wojska Powietrzno-Desantowe Rosyjskie, którego odwołano. Powiedział, że przez ukraiński opór po wojnie trzeba od podstaw tworzyć WDW. Za dużo strat, mało inteligentnych oficerów, braku zbrojenia i mała motywacja. No, tak jest, no, słuchajcie. E, wojska... Rosyjskie wojska polsko-desantowe były i tak w fatalnym stanie przed wojną. Ja wiem, że już kiedyś o tym mówiłem, ale jest paru nowych widzów, mogę o tym tylko trochę wspomnieć. Pamiętacie Dzień Rozpoczęcia Wojny w lutym 2022 roku i sławny desant na Hostomel, gdzie śmigłowcami przyleciały jednostki, tam część była żołnierzy ze specnazu, z, nie pamiętam z której to brygady, i również żołnierze WDW. I oni lecieli tam tym desantem na ten hostomel, lądowali, i potem po paru dniach Rosjanie opublikowali filmy z działań tej grupy, pierwszej, która tam wylądowała. I słuchajcie, ja to pamiętam, z żoną oglądałem i tak patrzę, jak oni lecą w tym śmigłowcu. Patrzę się na tych, kurna, desantczyków rosyjskich w 2022 roku. I do żony mówię, Ty, Paulina, mówię, słuchaj, oni są wyposażeni tak jak ja. To 30 lat temu w Desamcie w Polsce. 30 lat temu oni mieli taki sprzęt. Rzadko, który tam miał jakąś optykę. No, jak ja słyszałem, to optyki nie było w ogóle, poza SWD, które swego czasu nosiłem nawet w wojsku. Ale optyki tam nie widziałem wśród tych żołnierzy, którzy tam byli pokazani. Sprzęt jakieś to oporządzenie, wszystko jakieś takie, wiecie, tak jest. Grajki to widać było, że mają te chińskie, te, te, jak one tam się nazywają, no wiecie, te, które można kupić w internecie za 200 zł. Ja spojrzałem się na to, mówię, żadnych kurna tutaj poważnych sprzętów, żadnych kurna zestawów nie widać przystosowania do jakiejś tam, no, nie nosili w działaniach nocnych, przynajmniej tam nie było tego widać, żadnych kurna systemów e, noktowizyjnych, czy systemów kurna e, jakiś termo, czy czegoś takiego generalnie wyglądali jak taka troszkę lepsza wersja polskiego desantu z, z lat 90. wiecie i byłem tak zdziwiony bardzo, no stwierdziłem, że to jest coś nie tak, no a się okazało, że tak właśnie prezentowała się armia rosyjska i mniej więcej też w ten sposób działała, no także tak Największą niewiadomą ich jest nowy myśliwiec SU-57 oraz poziom pilotów, którzy będą nim latać. A ja w ogóle bym się tym nie przejmował akurat. di, 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 BGD. Już jestem, można się ze mną przywitać. Akurat WDW w Hostomelu w 100% wykonała swoje zadania. Dała ciała reszta armii, która nie przyszła na czas z eee, No, wykonali zadanie. No, w... no, sami żołnierze, którzy tam wylądowali, no, zrobili to co mogli, czyli zginęli. W dużej mierze. Większość z nich, przypominam, zginęła. No, część się wycofała do okolicznych lasów. Natomiast WDW to nie są sami żołnierze, to są również oficerowie, którzy taką operację planują, biorą udział w jej planowaniu, są odpowiedzialni za planowanie tej operacji i w tym w związku z tym ja uważam, że WDW, jako rodzaj wojsk, dał dopy. Dlatego, że do przewidzenia było to, że to co, co zrobią Ukraińcy czyli uniemożliwią poprzez ostrzał i zniszczenie pasa uniemożliwią lądowanie siłą na Iłach 76 a już po, potem działania i zachowanie żołnierzy którzy już dojechali z tym, te pierwsze kolumny które tam przedarły się pod oddziały te które poruszały się drogą lądową pododdziały zarówno piechoty morskiej jak i wojsk mędrzysantowych te które dotarły do Hostomela no to zachowanie, jakie tam było, właśnie to doprowadziło do totalnej rozpierduchy. No wtedy, na no słuchajcie, oni się zachowywali jak na pikniku tam w pewnym momencie. Niefrasobliwe i nieodpowiedzialne zachowanie żołnierzy oraz dowodzących nimi oficerów na miejscu. Także ja uważam, że w 100% właśnie WDW dało tam ciała. Pojedynczy żołnierze, no co z tego, że oni wykonywali swoje zadania. Ale szeregowcy, yy, strzelcy nie tworzą wojsk w WDW to nie jest samo WDW WDW to jest całość i w tym wypadku WDW dało ciała po prostu Ech, także tak to wygląda Chmielu czy myślisz, że ekipa Tuska wysadzi projekt CPK? Jeszcze tydzień temu tak myślałem, wszystko wskazywało na to, że rzeczywiście odpowiedzialni politycy za CPK ze strony platformy, którzy zostali wyznaczeni, jak tam Maciej Lasek i tak dalej, mają za celu tą na celu tą inwestycję obrzydzić polskiemu społeczeństwu i wygasić i wygasić tą inwestycję po prostu. No, bo jak wspomniał pan chociażby prezydent Trzaskowski, po co, skoro jest lotnisko w Berlinie. Natomiast w dniu dzisiejszym, wczorajszym i dzisiejszym, zaczęły pojawiać się pierwsze komentarze ze strony polityków koalicji obywatelskiej, sugerujące, że chyba zmienia się. Ktoś przestawił wajchę ewentualnie, że Amerykanie po paru wypowiedziach dotyczących CPK, Amerykanie chyba, bo tam było od razu na drugi dzień parę takich spotkań z wyższymi urzędnikami Departamentu Stanu i z ambasadorem również parę spotkań rządzących naszych, w tym również rządzących w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale w samej, samej Kancelarii Premiera i Wajcha została nagle przestawiona. Wydaje się, że Amerykanie po prostu stwierdzili, że jeżeli chcemy liczyć na jakąkolwiek pomoc amerykańską, no to musi być zrobiony tutaj hub transportowy a CPK właśnie miało być przede wszystkim tym, lotniczym hubem transportowym, umożliwiającym w miarę sprawne przerzucanie ewentualnych sił, sprzętu i innych tego typu rzeczy w ten rejon świata, w przypadku jakichś działań wojennych dalszych. I dzisiaj pojawiły się pierwsze tego typu komentarze, że ja z pamięci zacytuję, że no PiS przez tyle czasu to wszystko wyglądało jak megalomański projekt pana Kaczyńskiego, a przecież dlaczego nie poruszali kwestii, że to jest kluczowe dla strategicznego bezpieczeństwa Polski, ze względu na to, że przecież tutaj ta lotnisko mogłoby być hubem, który w razie czego. Wiecie, to jest bardzo ważne. Zdaje się, że ktoś im to powiedział. No i oczywiście są kłam, kłamliwymi wujami, bo. Od samego początku, kiedy usiłowali storpedować to wszystko. I jeszcze wcześniej, kiedy jeszcze PiS był u władzy, w kontekście CPK mówiło się również o tym, że to jest strategicznie bardzo ważne. Także także tak, no. I myślę, że tutaj po prostu Amerykanie stwierdzili, E, słuchajcie. Ale teraz jeszcze jest kwestia jednego innego typu. Amerykanie stwierdzili, ale jeżeli rzeczywiście Niemcy i Francuzi są już pewni, że chcą się pozbyć Ameryki z Europy, no to tego chaba tutaj nie będzie. Dlatego to będzie bardzo czytelne. Czy pols polski rząd rządzący w Polsce? Kompletnie odwrócą się od Stanów Zjednoczonych, a przypominam, że poprzednio Donald Tusk, gdy rządził, torpedował wszelkie inicjatywy amerykańskie mające na celu tutaj bardziej okrzepnięcie tutaj w tym miejscu w Polsce, w Europie. Przedłużał, torpedował, nie chciał gadać na ten temat. Albo po prostu będzie robił dalej tak samo, albo w końcu stwierdzi, że rzeczywiście współpraca z Amerykanami jest potrzebna. Wtedy Niemcy się na niego obrażą. Ale on i tak zwieje, nie martwcie się. <laughs> Stalin zmobilizował w samym 1941 roku pewnie z 5 milionów ludzi, a to wszystko, co atakowało Ukrainę, to około 300 tysięcy. Kmielu jak uważasz, z czego to wynika, skoro planowali... Planowo mieli przejąć całą Ukrainę. Wiem, że w ZSRR ludzi mnogo. Nie o to chodzi. No. Prawdopodobnie po prostu źle zostały rozpoznane nastroje panujące w wojsku. Liczono na to, że sama demonstracja siły i udana operacja właśnie pod Kijowem na lotnisku w Hostomelu spowodują, że armia ukraińska się zwinie. Natomiast przypominam, Między innymi oczywiście, między innymi o sukcesie armii ukraińskiej zadecydowało również to, że w wyniku braku zaufania do rządzących, bardzo wiele związków taktycznych armii ukraińskiej nie reagowało na rozkazy płynące albo po prostu zerwało łączność z dowództwem i wykonywało swoje wcześniej wyznaczone zadania. Na południu udało się Rosjanom zrealizować swoje cele, dopiero opór napotkali pod Mikołajewem ze względu na to, że tam mieli bardziej rozpracowany ten kierunek właśnie wywiadowczo i bardziej większą ilość aktywów różnych mieli. Natomiast również przed samym atakiem rosyjskim na Ukrainę z SBU przeprowadziła szereg aresztowań wśród najwyższych oficerów w armii ukraińskiej. Tych, którzy byli podejrzewani o współpracę z roskimi i możliwość torpedowania działań ukraińskiej armii. No, ruscy popełnili ten błąd, że posuwali się tymi kolumnami w głąb na wszystkich kierunkach, praktycznie w głąb Ukrainy, zostawiając sobie za plecami dość duże związki taktyczne Armii Ukraińskiej. No a poza tym ich żołnierze nie wiedzieli, co robić. Pamiętacie, jak Wam mówiłem tam po trzech dniach, że zaraz się zaczną zatrzymywać te kolumny, bo nie będą mieli paliwa, po pierwsze, a po drugie nie będą wiedzieli, co dalej robić? No i tak było. Zatrzymywali się w szerym polu i... i dupa. No i całe szczęście. Także co z tego, że oni mogą zmobilizować miliony, no ale te miliony to wiecie, no. Ja wiem, że to robi wrażenie i łopatami i z łopatami mogą iść do ataku. No, ale yy... Rosja w... zbyt wierzyła w swoje w... siły i zbyt wierzyła w to, że wierzyli, że nie mają takiego burdelu jak chociażby ja mówiłem, że mają taki burdel w armii, nie? Trzeba było się mnie słuchać, panie Putin. <laughs> bo pamiętacie, ja dlatego byłem przekonany, że oni nie zaatakują, bo siły, które zgromadzili oraz. Yy... Organizacja tych sił w postaci chociażby logistyki, która miała tam za nimi podróżować, to się nijak nie sklejało. To nie było możliwe, żeby oni zrealizowali te cele. Także. <śmiech> <śmiech> Czy armia rosyjska jest silnie, teraz silniejsza niż przed atakiem na Ukrainę? Mają teraz sprawionych w walce żołnierzy, sprawdzone procedury i rozruszany przemysł zbrojeniowy? E, tak. Armia rosyjska nie jest silniejsza niż przed atakiem na Ukrainę. Mają zdecydowanie rzeczywiście więcej żołnierzy, którzy mają doświadczenie bojowe. Jednakowoż nie mówimy tutaj, Trochę więcej kadry oficerskiej mają, bardziej doświadczonej, ale duża część kadr nie uczestniczy po prostu w wykonywaniu zadań i w planowaniu zadań. Ale mają, rzeczywiście część młodszych oficerów, w szczególności tych, którzy byli mianowani ze stopniu, stopni sierżantów na polu walki i mianowani na stanowiska młodszych oficerów, oni rzeczywiście nabierają doświadczeń i oni stanowią ten plus w tej chwili w armii rosyjskiej. Natomiast trzymają wprawionych w walce żołnierzy. Ilość strat w armii rosyjskiej jest tak kolosalna, że nie wiem, czy to no, równoważy to, to, to uzyskanie tej wprawy w walce, równoważy te straty, wiecie, jeżeli chodzi o samą siłę. Czy mają sprawdzone procedury? No, jak widać, nie mają żadnych sprawdzonych procedur. Niektóre elementy działają lepiej, ale niektóre działają tak samo. Czyli fatalnie. Hmm. Sprzęt jest bardziej zużyty. Artyleria jest bardziej zużyta. Lufy rozkalibrowane, czołgi na Ukrainę wysyłane są stare. Czołgi, stare stany magazynowe, takimiś ad, ad hoc, robionymi usprawnieniami. Samochody jeżdżą na popękanych, łatanych, wielokrotnie wulkanizowanych oponach. Armia Rosyjska będzie potrzebowała nawet przy tym wzmożonym. Wzmożonej aktywności przemysłu zbrojeniowego będzie potrzebowała kilka, przynajmniej pięć, według mnie sześć lat na to, żeby odbudować się do stanu sprzed inwazji. A jeżeli mówimy o poszczególnych, ja nie mówię nawet o tym, wiecie, zasobach pocisków rakietowych czy innych, a już żeby zbudować coś lepszego albo żeby w ogóle. Zbudować na nowo praktycznie system łączności, który okazał się jedną wielką ściemą w armii rosyjskiej. Systemy rozpoznawcze, które powinny bazować na profesjonalnych rozwiązaniach, a nie na e, dronach Mawika czy, czy innych tego typu rzeczach, no to wiecie, no nie jest silniejsza. Rosja, no można powiedzieć, armia, jest silniejsza tylko, można powiedzieć, wsparciem społeczeństwa. Bo jedno trzeba przyznać: że rosyjskie społeczeństwo, jako spo, jak, jak to społeczeństwo zombie, coraz bardziej wspiera armię, bo oni sobie nie wyobrażają, że mogliby przegrać. I to było pewna taka liczba to, to, pewne, to był taki czynnik nieznany, jak to będzie naprawdę jak to, czy będzie opór, czy społeczeństwo nie będzie chciało wojny. No, Chce. Maria, dziękuję Ci bardzo za wsparcie kanału, w tym 5 złotych z kurtki. A, kurt, a, no tak, kurtka, ta Alaska, mam nadzieję, że się dobrze nosi. Co z tą Janką? No Janka oczywiście na miniaturce, ja się zacząłem zastanawiać, czy Janka leci w tej chwili do Teksasu tam demonstrować, czy poseł Franek Sterczewski będzie tam napierdzielał z pizzą po polu. Czy... Dlaczego oni tam nie demonstrują? No, przecież tam się straszne rzeczy, rzeczy dzieją. Tam politycy demokra Partii Demokratycznej mówią, że oni chcą w ogóle... Nie może być ta granica zamknięta, bo tam giną ludzie. No, w zeszłym tygodniu była sytuacja, w której Jedna z kobiet z dzieckiem utonęła w rzece Rio Grande, i wielkie oburzenie w Stanach Zjednoczonych, że to wszystko przez tych Teksańczyków. Natomiast no, dziwię się, że właśnie pani Jenina Ochojska tam jeszcze nie, nie jeździ tam po tym polu. No. Ona była takim wiecie no, znakiem czasów na tej miniaturce. Sandra. Tygrysek, czyli mówimy o Kosiniaku Kamyszu. Za to, co zrobił, że powołanie mają 6 godzin. Co? Rządzący się przez RZ pisze. Plują narodowi w twarz z wyborcą Tuska. Pluje w twarz. Nie wiem, czy z Polski piszesz, czy skądś. Ech. Jeżeli chodzi o to, że się powołani mają stawić przez 6 godzin, jeżeli mają możliwość i mieszkają nieopodal jednostki, to jest chyba zrozumiałe. Natomiast wszystko zależy od przydziału mobilizacyjnego i od tego, gdzie się mieści jednostka, gdzie dana osoba mieszka. Nie ma czegoś takiego, że ktoś mieszka w Warszawie, a ma się stawić w Gryficach, kurna, za 5 godzin. Tutaj oczywiście dziennikarze tutaj w babole strzelali, także... Tak, te radiostacje w ruskiej Armii to baofengi, dokładnie. A, bardzo dobrze się nosi. Kurtka, jestem szczęśliwy, dziękuję. No właśnie, bardzo fajna kurteczka. O, tutaj widzę. Jak dla tych, co może nie wierzą, wiedzą, o czym mówię, sprzedawałem prawie nową, raz założoną, zdaje się, przez mojego młodego. Alaskę tą Alpha Industries. Bardzo fajna kurtka. Nawet swego czasu ja też posiadałem kiedyś swoją, ale gdzieś mi się wyciurała przez te wszystkie lata. Gdzieś mi. Nie wiem, czy nie mam jej gdzieś tam na tyłach warsztatu mojej starej Alaski. <laughs> ale już była dziurawa. Już. Ten, ale bardzo fajna kurteczka. Fajne w niej jest to, że nawet jak jest mróz zajebisty, to można narzucić na normalną koszulkę. Jest ciepło. Także niech się dobrze nosi. No, i tak słuchajcie się, kurno, rozgadałem. Zachęcam wszystkich do dodawania łapek w górę, do wspierania kanału. Chciałem w ogóle zrobić jakąś taką zachętę do wspierania kanału, ale stwierdziłem, że byłaby bardzo. Nieczystym zagraniem <grym> raczej. I nie wiem, czy powinienem to zrobić, bo w pewnym momencie stwierdziłem, że jak się na którymś tam live'ie uzbiera tyle i tyle hajsu, to powiem dokładnie, gdzie służyłem po wojsku przez te 15 lat. Ale jeszcze tego do końca nie przemyślałem, czy na pewno tak zrobię. Muszę najpierw się skonsultować. <grym> no bo wiecie, to też jest bez sensu, żeby powiedzieć coś bo potem pojawią się następne pytania, nie? A co żeś tam robił? No, tutaj już wiecie. Co myślisz o SOK? O służbie ochrony kolei? Ostatnio złożyłem tam papiery, bo w wojsku niestety za duży beton i głupota. Można. Wolałbym, jeżeli już, to wolałbym SOL. służbę ochrony lotniska. W Warszawie na przykład. Bardzo sympatycznie tutaj jest. Mielu, jakiś dobry serial byś polecił. No, oglądałem ostatnio Yellowstone. Bardzo mi się podobał Yellowstone. Zacząłem oglądać Hunters. Może no, być, wiecie, no, taki. Ciekawe podejście do tematu poszukiwania nazistów, no nie? Nazistów. mówię. Specjalnie mówię nazistów bo właśnie o tym ten serial jest, nie o oszukiwaniu zbrodniarzy niemieckich, kurde, tylko o nazistach, o poszukiwaniu nazistów po wojnie, natomiast no, najbardziej mi się podobał ten Yellowstone, no, rzeczywiście Yellowstone jest zajebisty, jest świetnym serialem, no Richera obejrzałem, tak? zawsze jakieś dobre mordobicie mordo można obejrzeć. E e Alfa szyję teraz dla rurkowców. Trudno się wbić we fleka. Trzeba szukać na portalach Vintage starego szycia tej firmy. To prawda, rzeczywiście ja byłem zaskoczony, jak mierzyłem sobie te współczesne alfy takie dla mnie. I aż specjalnie wyciągnąłem jedną tą właśnie co mówię, że chyba w warsztacie jest. I w warsztacie mam alfę. Uważajcie, medium regular, tylko że ja mam wojskową. I ja się w niej nie jestem w stanie zapiąć teraz, w medium regular. A y, w tych takich cywilnych wersjach, to chyba w 2XL, kurna, zapiąłem się tak wiecie i było, nie było mi swobodnie. <laughs> także, także tak, ale to zawsze, ja miałem zawsze tak z mundurami amerykańskimi, że no teraz to już się w, teraz w bluzy, mundurowo-amerykańskie, no to muszę mieć Large Long, no, nie? Już, nie, już w medium się nie, nie łapie ale w kurtki jeszcze się łapie to takie bardziej obszerne no to tak a byłem zaskoczony w ogóle tymi kurtkami z Varusteleki e, różnymi tam wojskowymi tymi panterkami ja mam taką tam przeciwwiatrową pokażę wam jak będzie trochę cieplej e, też ten kamuflaż fiński no to ja nie, nie kupowałem tam największych rozmiarów normalnie tam bez problemu człowiek wchodzi i nawet nie mówię o tych kurtkach, które są z specjalnie zaprojektowane po to, żeby jeszcze pod spodem mieć oporządzenie. Tylko mówię o takich, na które się zakłada oporządzenie. Bardzo mi to odpowiada, bo mają właśnie duże rozmiary. <laughs> Większość i tak domyśla się, gdzie pracowałeś. <laughs> Jak dojdziesz do czwartego i piątego sezonu, to Yellowstone będzie dla Ciebie wielkim zawodem. Różne opinie czytałem, ale... tak, mangi ostatnio jakiejś świeżej nie czytałem, to tydzień temu wam pokazywałem to co czytałem, ten zbiór mangowy, nie wiem gdzieś go tutaj położyłem antologię mangi, ale tak to Sandra, nie słuchasz co mówię o broni jądrowej yy, mówiłem 15 minut temu, natomiast czy Tusk? No, takich rzeczy tutaj nie piszemy. Uważam, że Tusk prowadzi politykę, która nie jest polityką zgodną z polską racją stanu. Natomiast ja nie jest, ja jestem przeciwnikiem kary śmierci. Żeby była jasna sprawa. Dlatego, że nie wyobrażam sobie, że karę śmierci może komuś wyznaczyć sędzia jakikolwiek, patrząc na to, jak zachowują się sędziowie w polskim wymiarze sprawiedliwości. Także tak. Tajemnicą Policzynela jest to, że pracowałeś w SKW. Miro generał Budjanow z wywiadu Ukrainy i założny powiedzieli wprost na spotkaniu z mediami, że gdyby Polska nie dała 450 czołgów, to 72, to Ukrainy by nie było. No, ale dostali. No to wiecie, nie można mówić o tym, żeby nie, do... gdybyśmy my nie dali, to ktoś inny może by dał. Nie można mówić o tym, że, albo gdyby coś tam, jeżeli coś się nie wydarzyło, no to po co o tym gadać? No, czyli tego nie było. No. Dlatego ja, wiecie, a gdyby, no kurde, no a gdyby. E... Polska dogadała się z trzecią rzeczą w 1939 roku to może tylu Polaków by nie zginęło, nie? W 1938 jeszcze, przepraszam. Także. Kara śmierci w czasie wojny musi być. No, w czasie wojny jest zupełnie inna sprawa. Także. Wtedy no to zupełnie inaczej działa prawo i wtedy raczej też sędziowie nie wydają takich wyroków, tylko raczej sądy doraźne, no, w których są jacyś tam niby sędziowie, albo dowódcy na polu walki. Chociaż oczywiście w czasie wojny działał sprężnie aparat sądowniczy Państwa podziemnego, który wbrew pozorom popełnił parę błędów i parę zabójstw sądowych w związku z tym, morderstw sądowych. Co to jest SKW? Służba kontrwywiadu wojskowego. Tak to się nazywa ten skrót. Eee, czy Trump wygra z Bidenem? Czy Trump wygra z Bidenem? Według mnie jest duża szansa na to, że Trump wygra. Chyba, że demokraci wystawią w, w wyścigu prezydenckim nie Bidena. Tylko w innego kandydata, a raczej kandydatkę, najlepiej afroamerykankę, czyli panią Michelle Obamę, wystawią, i wtedy wygrana Trumpa nie będzie taka pewna. Natomiast jeżeli wystartuje Biden, no to Trump wygra, wygra według mnie w cuglach. Chyba, że administracja Bidena wymyśli coś, żeby uniemożliwić Trumpowi startowanie w wyborach. Na przykład pościźnie się na skórce od banana, albo coś zostanie aresztowany za jakieś tam wyssane z palca bzdury. To dlaczego kara za niestawiennictwo się na wezwanie? No bo tak stanowi prawo. Jeżeli się nie stawiasz na wezwanie do wypełnienia obowiązku ob obrony ojczyzny, no to jest za to kara, no to jest zrozumiałe. To jak ja bym się... W 93 roku 25 października nie stawił do jednostki wojskowej też bym był ukarany. Polska przekazała na Ukrainę około 250-72, 60 PT91 oraz 14 leopardów 2. Nie wiem skąd się wzięło to 450, skoro my nie posiadaliśmy aż tak licznych zasobów tych czołgów. Ja wiem to. Chodzi o to, że tam pewnie niektórzy wliczali również, może jakieś, bo coś było słychać, że poszły też jakieś stare bwp y nasze, ale to nie jestem tego pewien taki. Powiem szczerze. Nieważne: no, przekazaliśmy bardzo dużo czołgów. Trzeba przyznać. Ile ma tatuaży? Raz, dwa, trzy. No trudno powiedzieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jakieś osiem. Powinienem mieć chyba. Nie pamiętam za bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Oś, oś, chyba osiem. Na razie. A propos niemiasków, właśnie siedzę na nocnej zmianie w Niemczech i ktoś zapuścił właśnie Primo Victoria Sabatona. Ja w ogóle nigdy nie rozumiałem zachwytów nad Sabatonem, bo wszyscy się zachwycali, że oni na przykład nagrali kawałek o Wiznie, prawda, o bohaterskiej obronie Wizn, Forty one, chyba tak to się nazywało. Forty one. Natomiast oni również nagrywali o Afrika Korps, czy tam o innych ss jakieś piosenki. To wyczuli niszę i jechali z tym zagadnieniem. To porna muzyka, według mnie. Ja już wiem, że Sandra tutaj duby smalone bredzi tak bardzo naiwnie. Przepraszam, że tak mówię Sandra, no ale no jak dziecko, no. Pytania takie zadajesz. Czemu oni, ani Tusk, ani Kamesz, nie dostaną takiego pisma do stawiennictwa się do armii? Dlaczego mamy iść na wojnę za polityków, których nie szanujemy? Bez morale. Jeżeli będzie wojna, to ostatnią rzeczą, którą ja tam będę robił, to będę walczył z jakichkolwiek polityków. Na wojnie się nie walczy za polityków. Walczy się o to, żeby obcy sałdat czy obcy zoldat nie wszedł ci do domu i nie zabił twojej rodziny, nie zgwałcił żony, nie za zamordował dzieci, nie podpalił ci chałupy. O to się walczy w czasie wojny. Z różnymi skutkami, jak widać po naszej historii. W czym leży największa siła polskiej armii, gdzie jest nasza pięta Achillesowa? Jesteśmy dość mocno, z tego co pamiętam. Kurde, co to było, co mnie tak zaskoczyło? Kurde, mogę się tutaj mylić, nie, to nie będę mówił. Natomiast wiem, w czym jest nasza pięta Achillesowa. E, oczywiście obrona przeciwlotnicza jest naszą piątą Achillesową. E, i trzeba sobie uświadomić, że Ukraina miała przed wojną o wiele lepszą obronę przeciwlotniczą niż my. Naszą piętą Achillesową, no największą siłą polskiej armii można powiedzieć są jednostki specjalne, no to to już takie wyświechtane. No i naszą piętą Achillesową są zdolności do prowadzenia działań jakichś ofensywnych, chociażby nawet nieofensywnych, a nawet <laughs> działań defensywnych na morzu. E, przypomniało mi się jeszcze, co mnie zaskoczyło. Okazuje się, że posiadamy... Bardzo o, mocni jesteśmy, jeżeli chodzi o wyprowadzanie uderzeń mm, na tyły przeciwnika, uderzeń rakietowych. Z tego, jeżeli się nie mylę, y, oglądałem wywiad z jakimś wysokim oficerem, byłym oficerem wojska polskiego, specjalistą od tych rzeczy, i właśnie on mówił o tym, że właśnie może być ludzi ze zaskoczeniem, to ale akurat tym dysponujemy, żeby tam gdzieś. Mogę się mylić, ja, ja na ta, tego typu rzeczach się nie znam. Ale no, mamy bardzo dużo do zbudowania, żeby nasze wojsko mogło stawić skuteczny opór. A przede wszystkim, mamy bardzo dużo do zbudowania, żeby nasze siły zbrojne były na tyle mocne, żeby w ogóle russcy nawet nie myśleli o tym, żeby nas zaatakować. Trzecia Rzesza nie chciała sojuszu z Polską, ewentualnie wasalizacji, wyzysku, a następnie eksterminacji. No nie wiem, bo wszelkie dokumenty z Trzeciej Rzeszy, gdzieś tak z lat 1933 36 wskazywały na to, że chcieli w Polsce widzieć sojusznika i bardzo o to zabiegali. Natomiast ta sytuacja zmieniła się mniej więcej pod koniec 1937 roku, gdzie już przestali w nas widzieć sojusznika. I wtedy, bo zobaczyli, że z naszej strony jest to absolutnie nie do zaakceptowania. No. Bartek, ja bym uciekł w razie wojny. No kompletnie mnie to nie dziwi, zważywszy na to, że pamiętam Twoje wpisy poprzednie. To mnie nie dziwi, żebyś uciekł. A czy wiecie. Ja rozumiem tych, którzy uciekliby. Myślę, że ja bym tak nie zrobił. Chciałbym wierzyć w to, że będę potrafił swój strach gdzieś tam schować. Wiecie im czek starszy, tym łatwiej mam takie wrażenie. Ten strach gdzieś tak schować zwalczyć go i bym potrafił jakiś swój obowiązek wobec ojczyzny wykonać, mimo że jak wiecie tutaj widzowie mojego kanału, ci stali wiedzą, że wiecie, że ja nie, nie mam żadnego, w tej chwili nie podlegam obowiązkowi obrony jestem wyciągnięty z ewidencji <noise> ale ja na pewno bym nie, nie na pewno chciałbym stawić stanąć z bronią w ręku czy ja bym czybym to zrobił, czybym się nie przestraszył w ostatniej chwili, mając świadomość, że mogę zginąć i mogę więcej swojej rodziny nie zobaczyć? Nie mam pojęcia. Na pewno bym nie został w domu, na pewno bym chciał, żeby moja rodzina była bezpieczna, ale to już musieliby się sami ogarnąć, no. <laughs> że mamy dobre specjaliści z USA mówią, że mamy bardzo dobre siły cyberwojskowe to nowy rodzaj wojsk. No ja nie wiem, nie znam się na tym, czy mamy dobre. Wiem, że wiecie co, ja muszę zbadać tą sytuację, co tamten ten gościu mówił o tych naszych zdolnościach do uderzeń na, na zaplecze przeciwnika. Bo ja pamiętam, że byłem zszokowany tym, aż parę razy przewijałem, no i rzeczywiście tak podobno jest. Że to jest pewne zaskoczenie. <laughs> Tutaj Krzysiek pisze, z tym atakiem na tyle to mamy dużo systemów tego typu. Pytanie do ilu sami produkujemy amunicję? Czy będziemy polegać na dostawach? Wielu proponuje ustawić na live cel, na przykład 1000 zł w donata'ch. O, wiecie, że ja chyba dwa razy miałem w historii przekroczony na live 1000 zł. Yy. Także to jest bardzo dużo. Jak się uzbiera, to opowiadasz coś mocnego ze swojej służby. Najwyższy Donat dostać Ciebie jakiegoś gifta. Tak, z giftami też się zastanawiałem. Natomiast ze swojej służby to ja nie mogę nic opowiedzieć <grym> Powiem szczerze, także nie będę ściemniał. No. Nie mogę opowiedzieć nic, nie mogę o żadnej, o, nie wiem, o robocie, o operacji, w której brałem udział. Nie mogę nic opowiedzieć Ze, ze względu na to, że podpisywałem. Papiery, które mi tego zabraniały, no, że nie mogę przekazywać żadnych informacji, w których posiadanie wszedłem podczas pełnienia służby i w związku ze służbą, ani żadnych sposobów działania, żadnych szczegółów dotyczących miejsc, w których tam to robiłem, i, i tego typu rzeczy. Także wiecie, no, to od razu ostrzegam, że takich rzeczy nie będę mógł powiedzieć, chociaż z pewnym zdziwieniem. Widzę raz na jakiś czas gdzieś tam w mediach czy w internetach, że niektórzy byli moi koledzy z różnych robót albo tacy, co robili podobne rzeczy. Bardzo często mówią o tym, i dla mnie to jest szok. Najczęściej są to goście, którzy jakieś wyższe stanowiska piastowali niż ja, i oni otwarcie mówią na przykład o kierunkach działania, o tym, o tam, wspominają jakieś tam swoje działania. Dla mnie to jest szok totalny. Ja zastanawiam się, dlaczego, jak to oni robią, no. Ja wiem, że, ja wiem, że ja robiłem w jednostce dosyć wyjątkowej, no, ale jednak zawsze to jest dla mnie szok, że ktoś tak sobie... Ja rozumiem jeszcze, wiecie, z kimś posiedzieć, kogoś się zna z roboty i porozmawiać, powspominać, ale tak na forum publicznym opowiadać jakieś takie rzeczy, które są objęte tajemnicą państwową. Nie rozumiem tego, powiem szczerze. I... Wiecie, no, ja mam psy, dzieci, żonę i mam dla kogo żyć. <grywia> Może coś ogólnie można powiedzieć, ale tak to nie no, kurwa. Jak wyobrażasz sobie wojny za 50 lat? Ostatnio na ten temat nawet myślałem przy okazji e, tego, jak tutaj latałem sobie na symulatorze, na e, tym na DCS-ie. Że chyba naj, najbardziej praktyczne to by było tak, żeby gdzieś na frontach walczyły roboty, prawda? Ewentualnie zdalnie sterowane pojazdy bezzałogowe, żeby ludzie nie ginęli w tym wszystkim. Tylko wtedy myślę, że takie wojny by były, no nigdy by się nie uniknęło strat wśród ludności cywilnej. Wtedy najbezpieczniej by było jednak w służbie wojskowej, bo by się bezpośrednio człowiek nie angażował. No wiadomo, że potem ten teren zdobyty i wyczyszczony z sił przeciwnika muszą zająć jednak żołnierze na nogach. Przesływała piechota, ale rzeczywiście myślę, że najprędzej tego typu rodzaj wojny zobaczymy jednak w siłach powietrznych: że będą to e, jednak latały samoloty sterowane gdzieś z bezpiecznego miejsca. Gdyż największą stratą, wiadomo, przy e, stratach ponoszonych przez siły powietrzne, to jednak są piloci, prawda? Czyli ten wkład do samolotu. No i też odpadają zagrożenia, ani o, i ograniczenia związane chociażby z przeciążeniami, prawda? Widziałem filmiki z Ukrainy, połrywane nogi, ręce wypalone oczy, produkcja cholestwa. Dziękuję za takie coś. No to spierdalaj z Polski, uciekaj, no Boże. Może uda ci się wyjechać gdzieś w takie miejsce, w którym nikt... Ci krzywdy nie zrobi i będziesz mógł tam. Chyba, że tam znowu ktoś przyjdzie inny i tam ci zagrozi i będziesz tak uciekał całe życie, także. Ci, co książki piszą, to mogą opowiadać o służbie. Oni nie podpisywali. <laughs> Może nie, to mnie bardzo dziwi, powiem szczerze. Wiktor, dzięki za wsparcie kanału. Bardzo dziękuję. Czy wybierasz się do Stanów? Kiedyś mówiłeś, że masz kilka miejsc na świecie, między innymi Japonia, Stany. Poczekaj, życie, pamiętaj, że szybko płynie. No? mi tego nie musisz mówić, a ja w tym roku będę miał pięćdziesiątkę, także... Natomiast do Stanów, no to taki wyjazd dużo kosztuje. Na pewno będę chciał pojechać, ale... Tak, na razie jeszcze nie mam tego w takich najbliższych planach. W najbliższych planach mam jednakowoż dalej wyjazd na północ. Także, także tak. Chmielu, jaka według ciebie jest najgorsza książka, którą przeczytałeś w swoim życiu? Ale także, jak o niej myślisz, to się wściekasz. Nie ma takiej książki, bo jak mi się książka nie podoba, jest słaba, najgorsza albo wzbudza we mnie. Jakieś takie rzeczy negatywne, w sensie, że jest najgorsza, to je nie czytam. Natomiast są książki, które powodują u mnie, delikatnie rzecz ujmując, taki ów, urw. jedną z nich właśnie widzę tutaj u siebie na półce. Mówiłem Wam, wam o tej książce. To jest książka pana Piotra Górsztyna pod tytułem Rześ Woli. Zawsze, a ja dwa razy chyba sobie już przeczytałem, opowiadające oczywiście o wydarzeniach w czasie powstania warszawskiego na warszawskiej Woli, kiedy to niemieckie oddziały, nie nazistowskie, ale niemieckie, będące pod niemieckim dowództwem oddziały, wymordowały, mordowały masowo mieszkańców Woli w brutalny sposób, zezwierzęcony po prostu, to, chociaż zwierzęta tak się nie zachowują. E... No, i zawsze jak to czytam, to mi szlak mnie trafia, że, że większość tych odpowiedzialnych za to, może poza Dille ale większość tych dowódców nie poniosło żadnej kary. No, przypominam, że kierujący wtedy e, Ranefard, kierujący niemieckimi wojskami na Warszawskiej Woli, po wojnie był politykiem lokalnym w Niemczech. Nic mu się nie stało. W ogóle się dziwię, że nikt go tam nie odwalił za to wszystko. Także są takie książki, które mnie w ten sposób wkurzają. Natomiast to nie jest książka zła. Nie jest najgorsza. Mielu, polecam na Netflixie anime pod tytułem Pluto, jeśli interesują Ciebie roboty na froncie. Ja mam mangę Pluto w ogóle. Także mangę znam. Anime mam zaznaczone, żeby sobie obejrzeć. Dla tajemnicy służbowej... Pięć lat od ustalenia stosunku służbowego o tajemnicy państwowej bezterminowo. Rozumiem w chmielu. No otóż to A wiecie, to mogę powiedzieć, zresztą kiedyś o tym mówiłem. Parę rzeczy człowiek się dowiedział. No ja swego czasu miałem dopuszczenie No polskie miałem to najwyższe. Jeszcze jak pierwsze dostałem, to jeszcze było tajne specjalnego znaczenia. Miałem dopuszczenie. Potem miałem to ściśle tajne się u nas nazywało chyba najwyższe. Ale miałem też takie dopuszczenie natowskie. Miałem NATO, Kosmik to Secret nawet przez chwilę. Czyli najwyższe z najwyższych. <grym> Ze względu na jednostkę taką jedną, w której akurat pracowałem, musiałem takie mieć. Dlatego, ale to bardzo krótko trwało. To było mniej więcej w, w którym to był roku? 99? W roku wejścia Polski do NATO. To chyba był 99, nie jestem pewien. W każdym razie wiecie, no to... taki byłem, kozak. No i co z tego. Jak człowiek kurna, mnie najbardziej denerwuje, to znaczy denerwuje, tak sobie czasem myślę. Kurde, ale bym o czym się powiedział, albo o tym, albo o tym, a potem tak mówię, nie no, kurde, nie mogę. A takich rzeczywiście rzeczy trochę, trochę było fajnych, ciekawych. Może nie jakichś bardzo sensacyjnych, wiecie. Może się, może już mi spowszedniały, ale takich ciekawych tak, no. Ciekawych rzeczy, z których ludzie sobie nie zdają sprawy. No, na pięćdziesiątkę to z jakiejś pięćdziesiątki 50, 50 byś postrzelał. Strzelałem z paru potężnych kalibrów, akurat z pięćdziesiątki nie strzelałem. Chyba największy to było 4,54 każu. E, Także... Nie walczy się za polityków, tylko wielkie korporacje. Ale tutaj już poruszamy temat, kto wywołuje wojny. No to to jest zupełnie inna sprawa, kto wywołuje wojny i dlaczego. A jeżeli już mówimy o samej walce, zawsze wojnę wywoływali politycy albo wielkie korporacje. Częściej były to wielkie korporacje, które były połączone z politykami. W czasach średniowiecza również. Pieniądz zawsze rządził światem. Bogactwo, pieniądz, korzyści materialne. Czyli, de facto, można powiedzieć, że każdą wojnę wywoływały gdzieś jakieś korporacje. Może się inaczej nazywały. Także ja nie wiem, tutaj to nic odkrywczego nie jest. Dlaczego uważasz, że Stephen King to lewak? No, wystarczy poczytać jego wypowiedzi na Twitterze. Zresztą sam o sobie nawet mówił, że on jest, ma lew, myśli bardzo lewicowo, jest za lewicą, szeroko pojętą. Takiego kanału nie kojarzę. Czy będziesz dalej kręcił uzależniony od książek spółki Chmiela? No, oczywiście, że tak. A z półki, czyli, że tu przelecieć. Będę musiał zrobić porządek na półce, bo mam straszny bajzel teraz. Zawsze możesz pamiętniki napisać, syn kiedyś będzie nam czytał. <laughs> Nie, no wiecie co. Ja myślę, że czasami jakieś te informacje będą wychodzić, gdzieś tam w końcu ktoś o tym napisze. Czasami gdzieś widziałem pewne rzeczy dotyczące różnych sytuacji, gdzie już jacyś dziennikarze zaczęli opisywać te sytuacje z różnych tam stron. Zobaczymy kiedyś może, no ale na pewno nie. Jakby ktoś słuchał mnie służbowo, to nie mam tego w planach. Nie jestem szefem wywiadu na przykład, który tam książki pisze i wywiadów udziela. Także. Do jakiego okresu z historii byś porównał obecną sytuację, w jakiej znajduje się Polska? Do tego okresu mówiłem wam o tym właśnie w jednym z ostatnich odcinków uzależnionego od książek. Koniec XVIII wieku. Polecam wszystkim. Światło i płomień. Jak to czytacie, to są włosy, dęba na głowie stają, bo widzicie to, co się w tej chwili dzieje w Polsce. A wiecie, czym to się skończyło. Co powiesz o kanale porucznika Piotra Powałki? Też już o tym mówiłem. Dla mnie gościu powinien zostać szybciutko się spotkać. Powinny się z nim spotkać szybciutko służby wojskowe i powinien, powinni z nim odbyć rozmowę ostrzegawczą. A jeżeli by ona nie poskutkowała, to powinni się nim zająć w ten sposób, jak się zajmują wszelkiego typu szkodnikami francuskie służby, chociażby kontrwywiadowcze. Czyli nie byłoby kanału Piotra Powałki. Nie byłoby aktualniany. <noise> Także wiecie, no. Gosie jest według mnie bardzo wielkim szkodnikiem, yy, uderzającym bezpośrednio w polskie siły zbrojne swoimi wystąpieniami. Yy, I nie dlatego, że mówi to, co mówi, tylko dlatego, że mówi większość swoich rzeczy, wygłasza w, mundur, przepraszam, w mundurze oficera rezerwy wojska polskiego. A ten znaczek rezerwy jest tak słabo widoczny, i większość ludzi, jak widziałem pod komentarzami, albo którzy go gdzieś tam udostępniali, jego filmy, myśli, że to jest aktywny oficer wojska polskiego. Dlatego to jest bardzo, bardzo szkodliwe. Tak. Także tak to wygląda. Powałka to o ruski troll. No tak, wiecie, no, działa jakby był. <grywka> Czyli, że wypadki chodzą po ludziach, jak to ktoś za dużo mówi. No, francuskie służby jeszcze jakiś czas temu w ten sposób właśnie działały, no że po prostu w kontrwywiadowczym, mówię o DGSE na przykład, no, no najbardziej, jedna z bardziej brutalnych służb, tak samo włoskie służby też z tego słynęły swego czasu, no jedne z najbardziej brutalnych służb i generalnie nie zajmują się, wiecie, szukaniem jakichś dowodów procesowych, czy jakichś tego typu rzeczy, tylko po prostu, jeżeli zagrożenie nie może być wykorzystane w sposób jakiś dla nich dobry, najczęściej nie bawią się w jakieś tam kombinacje operacyjne czy coś, tylko ich formą obrony przed inwigilacją przed obcy, przez obce służby jest likwidacja wszelkiego typu kontaktów, zagrożeń i tak Dlatego naprawdę ciężko jest podjąć decyzję o tym, żeby prowadzić nielegalne operacje wywiadowcze we Francji takiej na przykład. Nie wiem jak to jest w tej chwili, może się coś w ostatnich latach zmieniło, no ale wiecie. Ech. Ech. Tutaj Robert napisał... Tak wojna to rzecz straszna, ale nie jest no, obrzydliwa, ale nie najbardziej obrzydliwa z rzeczy... Ech. No, zdegradowany stan. Zdegradowane uczucie, zdegradowana moralność i uczucia patriotyczne, które myślą, że nie ma nic gorszego od wojny, to jest jeszcze gorsze. Jeżeli jest osoba, która nie ma nic, za co mogłaby walczyć, za co mogłaby. Jeżeli nie ma nic, co jest ważniejsze niż ich własne bezpieczeństwo, jest żałosną, żałosnym stworzeniem i nie ma szansy, nie ma szansy być wolnym. Dopóki ktoś... on Dopóki nie zajmie się tym tak, jeśli dobrze rozumiem, ktoś wyjątkowo, ktoś inny lepszy niż ta właśnie osoba. No w skrócie. Tak ciężko się w częściach czyta. Ale wiecie o co chodzi. No Ten tekst o tym, że jeżeli nie masz żadnej rzeczy, za którą gotowa byś była walczyć, to znaczy, że rzeczywiście jest coś nie tak. No, to, to To gdzieś już słyszałem. Gdzieś słyszałem o tym. Hmm. Tak, że nie, jest, nie ma szansy poczuć wolności, zanim, jeżeli nie zapewni im tej, tej wolności czyny osoby lepszej niż ta, ta właśnie osoba. John Stuart, Stuart Mills. Proszę. Dobry właśnie tekst, no. Dlatego, wiecie, ktoś nie chce, ktoś chce uciekać, to no, on ich spierdziela. No dla mnie to jest, wiecie, nie odczuwałbym braku takiej osoby. Inna sprawa, że, mówię, łatwo jest to mówić, jeżeli sam człowiek nie stanie w obliczu Pewnych decyzji, takich, które mogą sprawić, że możesz zaryzykować swoim życiem bezpośrednio albo możesz stanąć w obliczu śmierci, Jest świadomie, nie? Ja na wojnie nigdy nie walczyłem, chociażby w przeciwieństwie do Roberta, który właśnie, kawalerzysty, który to napisał. Ale chciałbym wierzyć, że potrafiłbym, mówię, okiełznać swój strach, nie? No bo strach na pewno by był. Chciałbym, e, chciałbym to potrafić, chciałbym to umieć. Natomiast mam nadzieję, że nigdy do czegoś takiego nie dojdzie. Nie, doj nie będzie takiej konieczności, żebym musiał dokonywać takich e, decyzji, podejmować takie decyzje. Taka jest prawda. E e e. No, i tak to wygląda, słuchajcie. Patrzę, która to jest godzina. 23:30. Będziemy powoli kończyć. Minęło 2,5 godziny. A ja myślę, że jutro będziemy się widzieć na kanale. Tu jeszcze jest dobry też tekst. Walczyć, prep show, napisał. walczyć trzeba o wolność w czasie pokoju, potem już jest za późno. Teraz, że w pokoju wszyscy mają wolność za oczywistość. No dokładnie, to też jest dobre. O, i Robert pisze: Strach to był, aż dziura w dupie się zaciskała. No. Słuchajcie, ja pamiętam, jak Robert był na wojnie, bo nawet żeśmy, e, jeśli dobrze pamiętam, to wtedy już żeśmy mieli kontakt ze sobą jakiś. I, pamiętam jak, jak to się działo kiedy Robert akurat był na wojnie pamiętam jego pierwsze takie odczucia i to Robert był, z tego co pamiętam to to byłeś dwukrotnie, jeśli się nie mylę w Iraku bo raz żeś był jeszcze poruszała się twoja jednostka, czyli drugi regiment dragonów, jeśli się nie mylę trzeciej dywizji piechoty z Fort Polk wtedy, poruszaliście się jeszcze, twoja jednostka poruszała się na Hamwich a potem już na Bradley'ach żeś jechał z tego co pamiętam walczyłeś także tak pamiętam jakie żądania ultimatum przed teoretyczną wojną Rosja mogłaby dać Polsce Polsce nie będzie stawiać żadnych żądań postawi Żądania tylko w stosunku do NATO, po prostu mówiąc, nie wtrącajcie się. I tak jak myślę, jak zrobiłem w tym poprzednim filmie, a to Robert był raz w Iraku, to może mi też z innym kolegą się też pomyliło, ale mi się coś wydawało a nie, bo wyżeście chyba na pustyni, pamiętam, ćwiczyliście jeszcze chyba w Teksasie na poligonie, właśnie na Hamwich, a, 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 a walczyłeś chyba na Bradleyach, jeśli do, dokładnie się. Jeśli się nie mylę, w każdym razie tak, jakie żądania, no, tak jak myślę, oni po prostu będą chcieli, zależy oczywiście, jak się potoczy ta sytuacja, a ja to mówiłem o tym parę dni temu, będą chcieli uderzyć jednak przez Litwę w kierunku okręgu kaliningradzkiego, po to, żeby przetestować NATO, żeby zobaczyć, czy na to zareaguje, a NATO nie zareaguje w takiej sytuacji, mam wrażenie. Także Także tak to, tak to wygląda, kurde. Yy, I wtedy będzie to, nie będzie żadnych żądań, bo oni niczego od nas nie potrzebują. Żądanie będzie takie, do, w stosunku do Litwy mogą złożyć żądanie. Żądanie będzie takie, żebyśmy się nie wpierdzielali. No nie? O Teksasie yy, prepszo mówiłem tutaj na tym live, tam z godzinę temu, zdaje się, mówiłem. Także o tym, co tam się dzieje i jakie jest moje zdanie na temat tych wydarzeń czy Polska powinna wtedy zareagować yy, na to powinno wtedy zareagować bo jeżeli na to nie zareaguje to po nas yy. Ruski nie stawia żądań, czy na Ukrainie stawiał? No na Ukrainie stawiał w momencie ataku nie? wcześniej tam o wielu rzeczach mówili, ale wiecie no Rosja się musi rozpychać, dlatego oni, jeżeli stawiają jakiekolwiek żądania, to są to żądania, których nie można spełnić po prostu. Nie można spełnić. No dobra, słuchajcie, dziękuję za dzisiejszego live'a. Jeszcze tutaj Wiktorowi chciałem podziękować. Y Podobno tylko cudzy mężowie giną. Ray Bradbury. 451 stopni Fahrenheita. <grymne> no, też polecałem tę książkę, przypominam. w Uzależnionych od książek. Dziękuję Ci za wsparcie kanału, Wiktor. Słuchajcie, dziękuję za tego live'a. Trochę się rozgadałem. A, no tak, to wcześniej Robert służył... A, to już mi się pochrzaniło siódma kawalerii, trzecia, piech... trzecia piechoty na Bradley'ach, a wcześniej w Dragonach, tak? Czyli w dwójce na Hamwich. No tak. To mi się po prostu dlatego popierdzieliło. Ale naszywki mam cały czas. Jeszcze te dragoniaste. Naszywki mam z Dragonów. No i kresta. Także słuchajcie, dziękuję wszystkim za, za live'a. Widzimy się, mam wrażenie, że jutro się będziemy widzieć na kanale. Życzę wszystkim miłego tygodnia. Dziękuję za wsparcie kanału. Dziękuję za e, polubienia za różne tego typu rzeczy. E, no i widzimy się. Mam nadzieję, że będzie na tyle w miarę spokojnie, że jakichś tragicznych filmów nie będzie. Natomiast oczywiście codziennie. A Grzesiek, ja to z tym dyskiem to się do Ciebie odezwę. Codziennie. E, spotykają nas. Spotykają nas różne zaskakujące rzeczy. Żyjemy w państwie obecnie bezprawia według mnie. No i Sraczka. No. Nie wiem, czym to się skończy. Ja autentycznie obawiam się, obawiam się tej sytuacji, dokąd nas doprowadzi. Ta anarchia, która w tej chwili w Polsce postępuje de facto. No dobra, trzymajcie się na razie, dziękuję za uwagę, do zobaczenia i miłego tygodnia życzę. Cześć.